Dzień dobry Państwu, myślę, że już możemy zaczynać. Zapraszam. Marta Choroszczyńska, Jarosław Zarań. Reprezentujemy Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organizatora. Witamy Państwa na konferencji, już drugiej, poświęconej zbrodni katyńskiej. Obydwie z inspiracji pani Krystyny Krzyszkowiak. Witamy serdecznie, brawa. Ale też pana Zbigniewa Czaplickiego, reprezentującego Zarząd Województwa. Ale mnie też pani zainspirowała pani Krzyszkowiak. Tak. Pana Czaplickiego zainspirowała pani Krzyszkowiak, a pan Czaplicki nas. Jesteśmy dzięki powszechnie znanej życzliwości i gościnności szefa tutejszego muzeum, pana Sławomira Frontczaka. Może w tym miejscu oddam mikrofon gospodarzowi. Ja myślę, że mikrofon... Który nawet nas inspirował. O Boże Święty, nie zasłużyłem sobie nic. Bez mikrofonu myślę, będę słyszany. Mikrofon krępuje, więc. Serca, witam serdecznie Państwa na konferencji o Katyniu w myślach i w sercu. Piękny tytuł, zawołanie najlepsze, jakie można było wymyśleć. W Domu Relikwii Katyńskiej. Dom Relikwii Katyńskiej. Dlaczego relikwii? Otóż jedna z najciekawszych, zasłużonych dla kwestii walki o prawdę Katynia, nie patrząc na oceny różne, bo jak w Polsce bywa, oceny są zawsze różne, ksiądz Zdzisław Peszkowski, świętej pamięci, nie używał innego określenia, mówiąc o przedmiotach, które były latem 90, a właściwie lipcu 90, bo wszyscy mówimy lato 90, ale pierwsze sondaże, takie wskazujące miejsce, gdzie prace później prowadzone były, były rozpoczęte w lipcu 90 roku. Ale latem 91 roku w Miednoje, Charkowie rozpoczęto pracę o nieładnej nazwie ekshumacyjno-sondażowe, które zaowocowały wyjęciem ziemi poza szczątkami ofiar zbrodni katyńskiej w miejscach, które przez całe lata one się pojawiały, ale w formie raczej hipotezy niż prawdy rzeczywistej, które zostały w czasie tychże ekshumacji wyjęte. Jak to w kraju bywa naszym często, przewieziono do Polski, szczątki ludzkie pozostawiono, natomiast przedmioty przyjechały i gdzieś w połowie października, jeżeli dobrze pamiętam, 91 roku na ochotnika zgłosiłem się do małej grupki pięciu pracowników Muzeum Wojska, bo trafiły one do Muzeum Wojska. I z takich żywych, trupich, cuchnących miejscem, z którego były wydobyte przedmioty z woreczków, wysypywaliśmy w stosy. Do dzisiaj pamiętam setki kluczy, któreśmy w takim kopczyku wysypiali. I nawet wtedy pamiętam, zadawałem sobie krótko pytanie, co tym ludziom te kluczy były. Ale to krótko, refleksja przychodzi natychmiast, czy jeszcze idące na wojnę zdrowie zamyka mieszkanie, mając jaką nadzieję, wróci. To jest, zresztą nie nam oceniać intencji i potrzeb duchowych i rzeczywistych tych, którzy zbrodni katyńskiej za polskie życie oddali. I tak rozpoczęła się moja przygoda z Katyniem. Jestem do dzisiaj, przez wiele dziesiątków lat, Boże, jak ten czas upływa szybko, ale może dzięki tym chłopcom, bo tak zawsze mówię, konserwuję się nieźle i Bogu dziękować, jeszcze w miarę przyzwoicie funkcjonuję. Stałem się kustoszem tychże właśnie relikwii katyńskich, które, jak wspomniałem, ksiądz Zdzisław Peszkowski nazwał. I ktoś też, Muzeum Katyńskie, w pierwszej osłonie
część Państwa pamięta siermiężność ekspozycji na odległej dzielnicy prostej 11-12 km w Sadybie przy ulicy Powsińskiej 13 od czerwca 1993 roku tam funkcjonowało. Tej magii ówczesnego miejsca bardzo często wspomniany ksiądz Zdzisław Peszkowski przychodził, funkcjonował, tak zresztą jak i część z Państwa mam dobrą pamięć. Skończyła się historia Sadyby, rozpoczęła się historia tutaj lat temu 4. We wrześniu będziemy obchodzili 4-lecie Muzeum Katyńskiego w Nowym Mieście. Ale zacząłem myśl i nie dokończyłem. Ktoś Muzeum Katyńskie na Powsińskie nazwał domem relikwii. Ale ktoś przy otwarciu Muzeum Katyńskiego powiedział dalej: dom rodzin katyńskich. I ja Państwa w tym domu rodzin katyńskich witam, bowiem trzeba, bez względu na to, kto ma jakie zdanie o Katyni, nie w sensie ocen historycznych, bardziej emocjonalnych, to trzeba pamiętać, że tu zawsze, bez względu na oceny, jest Państwa miejsce. I konkludując, bo się rozgadałem, a mogę gadać i gadać, więc sam się dyscyplinuję, powiem, witam z serca jeszcze raz bardzo serdecznie na konferencji, która mam nadzieję w kolejne pierwiastki domówi, bo sprawa Katynia nie jest sprawą zamkniętą. My generalnie mówimy, że o Katyniu wiemy wszystko. Czy do końca? Nie wiem. Ostatnie badania wykazują, że 90% co prawda naszych rodaków coś o Katyniu wie, ale jednak 10% pozostaje tych, którzy nie do końca o Katyniu wiedzą. A co gorsza, nie wiem, jaki procencik ludzi nadal uważa, że zbrodni nie dokonali Rosjanie, a dokonali Niemcy. W związku z powyższym trzeba o Katyniu mówić, głównie edukować młodzież, bo nas edukować nie trzeba. Mówię nas, ci, którzy na co dzień, albo emocjonalnie, albo zawodowo Katyniem się zajmują. Natomiast młodzież musi o Katyniu wiedzieć. Powiem, Muzeum Katyńskie, poza tym, że jest normalne muzeum, jest dowodem zbrodni. Jest dowodem zbrodni i głośno mówiącym, i trzeba ten dowód zbrodni wykorzystać do jednego zawołania najważniejszego. Żebyśmy nie przesiedzieli w spokoju, bo tak to często bywa, że upajając się rzeczywistością, w sumie jakby nie oceniać się najgorszą, to możemy zapomnieć, że Katyń, jeżeli nie będziemy kultywować prawdy, nie daj Bóg, może się powtórzyć. Także człowiecze, pamiętaj, że Katyń jest niebezpieczeństwem w tym znaczeniu uniwersalnym, hasłowym. I wszystko trzeba robić, żeby o Katyniu nie zapomnieć. I ta konferencja jest kolejnym przypomnieniem Katynia, życząc przez cudownych obrad przysługuje się, oddaję głos organizatorom. Dziękuję. Dziękujemy. Ja na początku powiedziałem, że znamy gościnność i życzliwość pana dyrektora, także to zostało potwierdzone słowami. Myślę, że to nie jest pierwsza konferencja w tym miejscu, czy wspólna konferencja. Przed nami rok 2020, gdzie no, będziemy chcieli w jakiś specjalny sposób tę rocznicę podkreślić. Wydaje mi się, że wówczas będzie może szansa na zaproszenie większej liczby nauczycieli, bo my oczywiście cieszymy się, że są wśród nas pasjonaci tej tematyki, są rodziny katyńskie emocjonalnie związane z tą tematyką, natomiast no, cieszymy się, że przyszli nauczyciele, ale wolelibyśmy, żeby było ich znacznie więcej, także tutaj przed nami zadanie zachęcenia nauczyciela, bo kto tę pamięć utrwali, jak nie właśnie nauczyciele i kto opowie młodzieży, dzieciom o zdrowiu katyńskim, jak nie nauczyciele, także to wydaje mi się zadanie na kolejny rok szkolny już. Tymczasem przekazuję pani Marcie Goroszczyńskiej, która opowie, przedstawi program i rozpoczniemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nasz program przedstawia się następująco. Pierwszy, na pierwszym planie, pierwszym programem
będzie wystąpienie pani Justyny Sowy z wykładem inauguracyjnym Katyń, pamięć i moralne zwycięstwo. Pani Justyna Sowa przyjechała do nas z maleńkiego Terespola, 5000 miasteczka. Ja się właśnie tak nawet zastanowiłam, co to właśnie blisko Twierdzy Brzeskiej. Przygotowała wykład, ponieważ jest badaczem historii i myślę, że na pewno nie będziemy zawiedzeni tym wykładem. Następnie wysłuchamy impresji filmowej Ojcowska koszula, wiersz pani obecnej tu z nami, pani Witomiły Wołk-Jezierskiej. Proszę może się pokazać, bo nie wszyscy panią znają, przynajmniej nauczyciele nie wszyscy znają. Witamy serdecznie. Interpretacji Haliny Łobanarskiej i reżyserii Łukasza Korwina, a pani Witomiła Wołk-Jezierska przedstawi też swoje refleksje, swoje odczucia w takim wystąpieniu od A do Z Katyń. Następnie podarujemy sobie taką 10-minutową przerwę higieniczną, a później zaprosimy do wystąpienia śledztwo katyńskie osiągnięcia i perspektywy panią Małgorzatę Kuźniar-Plotę z Instytutu Pamięci Narodowej. Proszę też się przedstawić. Pani prowadzi śledztwo katyńskie w Polsce. Następnie obejrzymy dla mnie wstrząsający dokument Katyń fotografii pana Aleksandra Załęskiego, członka komisji ekshumacyjnej. Następnie pracownik Muzeum Katyńskiego oprowadzi nas po całym obiekcie, również zwracając uwagę na wystawę pana Krzysztofa Tomaszewskiego, wystawa o roboczym tytule, bo właściwy tytuł pewnie nam pan Tomaszewski jeszcze raz przypomni, nie tylko Katyń. I ostatnim takim punktem programu będzie oczywiście zamknięcie tej naszej konferencji, seminarium, bo to może raczej tak trzeba by było nazwać, z cytatem księdza Twardowskiego: nadzieja uczy czekać pomaleńku. No i tak czekamy już tyle lat, kochani Krysiu, Krystyno, i być może doczekamy się jakichś konstruktywnych rozwiązań na ten temat. Ja tymczasem jeszcze przypomnę o takich rzeczach organizacyjnych. Tam z tyłu na stoliku jest nasz dziennik obecności. Bardzo proszę ci, którzy się nie wpisali, żeby się wpisali, a ci, którzy są wpisani, bo się logowali na naszą platformę firmową, żeby się podpisali. I bardzo proszę, że dla tych, dla których starczy, proszę sobie wziąć książkę pana, książkę Zbiór wierszy pana Józefa Kisiela, tutaj się posłużę troszeczkę ściągą, Żołnierska tułaczka. Jest to wydanie zawiera nigdzie do tej pory niepublikowaną poezję Józefa Kisiela, żołnierza armii generała Władysława Andersa. Jest to spisana w całości wierszem droga Wojska Polskiego z Rosji aż do Anglii poprzez Bliski Wschód i Europę Południową. Treść poezji odzwierciedla przeżycia autora na nieludzkiej ziemi, a potem tę żołnierską tułaczkę przez Iran, Irak, Jerozolimę, Egipt i tak dalej. Wiersze są w przystępnej formie, ale tak wzruszają, może dlatego, że są takie proste, że są wspomnieniowe. Bardzo wzruszająca. Jest tyle, ile jest na stoliku. Jeśli zabraknie, no trudno, ale można sobie też pożyczyć, czy nawet na chwilę zobaczyć, jak to wygląda. W takim razie zapraszam panią Justynę Sowę do wygłoszenia wykładu, a następnie będę tak delikatnie dawała sygnał, kto następnie zabierze głos. Jeszcze raz dziękuję państwu za przybycie, szczególnie rodzinom katyńskim. Dlaczego szczególnie? Nauczyciele to jest oczywiście jedna tutaj grupa społeczna, ale że się chcieli państwo znowu zmierzyć z tym wielkim wzruszeniem i z tą pamięcią o swoich bliskich. Proszę, na początku chciałabym bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie. Przedstawię państwu taki
krótką prezentację pod tytułem Katyn, pamięć i moralne zwycięstwo. Zaznaczę na początku, że jest to temat rzeka, na który można dzisiaj wiele mówić, powiedzieć. Ja ograniczyłam się tutaj w twojej prezentacji tylko do wybranych aspektów pamięci, bo wiadomo, że pamięć to pojęcie szerokie i upamiętniać możemy na różne sposoby pamięć o Katyniu, o pomordowanych na wschodzie. Także zapraszam Państwa do wysłuchania. I tylko pamięć pozostała po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy. Pamięć nie dała się zgładzić i woła o sprawiedliwość i prawdę po świecie niesie, prawdę o jeńcach tysiąców zgładzonych w katyńskim lesie. Katyń w świadomości Polaków to niemal symbol kojarzący się z ludobójczą polityką władz sowieckich wobec narodu polskiego. Wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 5 marca 1940 roku około 22 tysięcy obywateli Polski, przede wszystkim oficerów zawodowych i rezerwy Wojska Polskiego oraz Korpusu Ochrony Pogranicza, żandarmerii, Straży Granicznej i Więziennej, funkcjonariuszy Policji Państwowej z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz więźniów trzymanych w licznych więzieniach NKWD. Jak pokazuje mapa, od Tarnopola, Stanisławowa, Lwowa, Drohobycza, aż po Grodno, Wilejkę i białoruski Mińsk. To bezprzykładna w dziejach cywilizowanego świata zbrodnia ludobójstwa. Dopuszczono się jej na wziętych do niewoli bezbronnych żołnierzach oraz niewinnych obywatelach, zwłaszcza przedstawicielach inteligencji państwa polskiego, które znalazło się pod okupacją radziecką. Katyń to także zbrodnia, a raczej celowy akt ludobójstwa, który nie ma usprawiedliwienia. Nie ma takiego sądu, który dziś mógłby osądzić winnych tej zbrodni. Była to zbrodnia wojenna, jak uznały sądy, ale na pewno był to mord. Mord, który miał na celu eksterminację narodu polskiego. Więzienie i zabijanie przedstawicieli inteligencji ówczesnej Polski, a więc lekarzy, nauczycieli, prawników czy żołnierzy i innych, miało na celu odebranie tożsamości narodowi polskiemu. Bez takich osób, bez tego, czego mogli dokonać, co mogliby zrobić dla Polski, cały naród przestaje być narodem. O to chodziło przecież Stalinowi, o przyłączenie do Związku Radzieckiego pozbawionej rdzenia tożsamości narodowej ludności polskiej. Naród jednak pamiętał mimo wszystko, że próbowano zamknąć mu usta i wywołać sztuczną amnezję. Ludobójstwo uszło płazem, ale pamięć pozostała. Jednym z takich strażników pamięci był Stanisław Cwianiewicz, wywieziony z innymi więźniami Kozielska 29 kwietnia 1940 roku pociągiem do stacji Gniezdowo, niedaleko Lasu Katyńskiego i zatrzymany tam w wagonie widział przeszparę między deskami pozostałych oficerów wywożonych sowieckimi autobusami w nieznanym mu kierunku. Więziony w innych obozach doczekał amnestii przewidzianej w Układzie Sikorski-Majski. Dotarł na miejsce formowania Polskich Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim, gdzie złożył obszerną relację. W 1951 roku zeznawał przed Specjalną Komisją Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jego książka W cieniu Katynia, wydana przez Instytut Literacki w Paryżu w 1976 roku, zawiera wspomnienia z więzień i łagrów, z pobytu w ambasadzie polskiej w Kujbyszewie w 1942 roku, gdy polskie władze poszukiwały śladów zaginionych 15 tysięcy oficerów i policjantów. Kolejny strażnik więzień Józef Czapski. Przedstawił on historię prowadzonych przez niego poszukiwań zaginionych oficerów we wspomnieniach starobielskich, a następnie w książce Na nieludzkiej ziemi. W okresie PRL-u znaleźli się ludzie, którzy podjęli ryzyko działalności na rzecz ocalenia pamięci o ofiarach NKWD.
1978 roku Adam Macedoński, Andrzej Kotrzewski, Stanisław Tor, Kazimierz Godłowski i Leszek Martini powołali w Krakowie tajny Instytut Katyński w Polsce. Do ujawnienia się w kwietniu 1979 roku, tuż przed 39. rocznicą tragedii, jego członkowie zajmowali się głównie tłumaczeniem obcojęzycznych publikacji, między innymi raportu ambasadora O'Malley'a i raportu specjalnej Komisji Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz przygotowaniem pierwszych 15 numerów pisma Biuletyn Katyński. Twórców i współpracowników Instytutu spotykały szykany i represje ze strony Służby Bezpieczeństwa. Do oficjalnej rejestracji organizacji pod nazwą Instytut Katyński w Polsce doszło dopiero w 1991 roku. Kolejny strażnik pamięci katyńskiej, ksiądz Stanisław Niedzielak, kapelan Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego. Od 1977 roku proboszcz na warszawskich Powązkach. Zaczął wraz z Wojciechem Ziembińskim tworzyć na cmentarzu sanktuarium poległych i pomordowanych na wschodzie. Pracował jako kapelan rodzin, które po pół wieku milczenia w latach 80. zaczęły domagać się ujawnienia prawdy. Dnia 31 lipca 1981 roku z jego inicjatywy na cmentarzu powązkowskim zniesiono pomnik Krzyż Katyński zniszczony jeszcze tej samej nocy przez Służbę Bezpieczeństwa. Bezpieka starała się groźbami uciszyć księdza Niedzielaka. W nocy z 19 na 20 stycznia 1989 roku kapelan zginął na plebanii od ciosu w głowę. Jego zabójców nie zidentyfikowano do dziś. 21 marca 1980 roku zamieszkały w Krakowie 70-letni emerytowany piekarz Walenty Badylak podpalił się na krakowskim rynku w proteście przeciwko systemowi komunistycznemu i przemilczaniu prawdy o Katyniu. Według biuletynu katyńskiego teczka z aktami śledztwa w sprawie samobójstwa Walentego Badylaka, podejrzanego o przestępstwo z artykułu 152 Kodeksu Karnego, została złożona w archiwum prokuratury wojskowej w Krakowie. Artykuł 152 ówczesnego kodeksu przewiduje karę od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka. Oto jak komunistyczna prokuratura postanowiła zakwalifikować czyn samospalenia. Walenty Badylak jednak zmarł na skutek poparzeń, zanim zdołano ugasić płomienie. Przy jego zwłokach znaleziono metalową tabliczkę z napisem Katyń. Za pamięć o sowieckiej zbrodni najwyższą cenę zapłaciły ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku, udające się do Rosji na uroczystości obchodów 70. rocznicy mordu polskich oficerów. W katastrofie zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, członkowie najwyższych władz Polski, przedstawiciel sił zbrojnych, posłowie, senatorowie, duchowni oraz reprezentanci rodzin katyńskich. Tragedia pochłonęła życie ludzi, którzy walczyli o prawdę i nie pozwolili zginąć pamięci o komunistycznej zbrodni. Byli wśród nich m.in. Edward Duchnowski, sekretarz generalny Związku Sybiraków, ksiądz Andrzej Kwaśnik, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, ksiądz Zdzisław Król, kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej w latach 1987-2007, Bożena Mamontowicz-Łojek, prezes Fundacji Katyńskiej, założycielka Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Stefan Melak, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa, prezes Komitetu Katyńskiego w 1979 roku, współzałożyciel Konspiracyjnego Komitetu Katyńskiego, Stanisław Mikke, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa, Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Walk Pamięci i Męczeństwa, który prowadził dzieło budowy cmentarzy katyńskich, Andrzej Sariusz-Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich, Teresa Walewska-Przyjałowska, wiceprezes Fundacji Golgota Wschodu.
Pod Smoleńskiem zginął również prezes Instytutu Pamięci Narodowej, doktor habilitowany Janusz Kurtyka, wybitny historyk wspierający rodziny ofiar zbrodni katyńskiej w walce o katyńską prawdę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Człowiek, którego inicjatywy ukazała się m.in. zbrodnia katyńska w kręgu prawdy i kłamstwa pod redakcją Sławomira Kalbarczyka. Pod jego osobistym nadzorem powstała również teka edukacyjna Zbrodnia katyńska, którą bardzo polecam nauczycielom do wykorzystania na lekcjach historii. Tekę tą wydał Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. Dziś należy pamiętać, ale nadal trzeba też dążyć do prawdy. Pamięć o zamordowanych nakazuje zebrać wszystkie siły i wszystkimi sposobami dobijać się i upominać o prawdę. Trzeba pamiętać, by godnie żyć, trzeba nauczać młode pokolenie, pokazywać im tragizm tamtych czasów, nie oszczędzać dramatycznych widoków i scen pokazanych na zdjęciach czy filmach z ekshumacji grobów zbiorowych pomordowanych. Katyń to także krzyk rozpaczy tego, co człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi. Należy o tym mówić i uświadamiać młodzież. Katyń przetrwał w pamięci narodu, która zachowała jego tożsamość, która nakazuje narodowi nie zapominać o jego korzeniach i o przodkach. Zwycięstwo pamięci o Katyniu nad okrucieństwem, tyranią, bestialstwem i nieludzkością jest zwycięstwem moralnym ofiar, ludzi dumnych z poczuciem własnej wartości, chociaż więzionych, to jednak wewnętrznie wolnych. Chwała im za to, są dla nas wzorem i przykładem. To oni właśnie zwyciężyli. Niepodjęcie moralnej tematyki Katynia oznaczałoby nie tylko zmarnowanie ofiary życia niewinnie zamordowanych, ale utrwalenie struktur zła, które umożliwiłyby spiętrzenie okrucieństwa, przewrotności, kłamstwa, arogancji i nienawiści. Zbrodnia katyńska jest jednym z tych wydarzeń z przeszłości Polski, które dzięki pamięci Polaków od lat jest upamiętniane w przestrzeni publicznej. Najpierw w wyniku oddolnych, opozycyjnych inicjatyw w okresie PRL-u, a po transformacji ustrojowej również przez państwo i samorządy. Polacy przechowujący pamięć o Katyniu odwiedzali i nadal odwiedzają symboliczne miejsca upamiętniające ofiary. Uczestniczą w różnych uroczystościach upamiętniających te ofiary. Niektórzy wspominają ofiary poprzez udział w praktykach religijnych. To nie zaskakuje, biorąc pod uwagę, że udział w nabożeństwach jest często formą obchodzenia świąt państwowych przez Polaków. Również taką formą zachowania pamięci o Katyniu praktykowaną od nie tak dawna jest inicjatywa sadzenia dębów katyńskich. Zdjęcia pokazują dęby pamięci posadzone przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu 15 kwietnia 2010 roku. Dodam, że w 6-tysięcznym mieście na stan na 2010 rok udało mi się odnaleźć 9 ofiar pomordowanych w Katyniu na wschodzie. I takich dziewięć dębów upamiętniających te ofiary zostało posadzone przy Zespole Szkół nr 1 Terespolu. Pokonane zostało ciało, ale duch odniósł zwycięstwo. W kaplicy katyńskiej Katedry Polowej Wojska Polskiego na białej ścianie został umieszczony krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari. Całość jest zwieńczona napisem Vinctis non victis, czyli pokonanym, niezwyciężonym. Jeszcze raz podkreślam, pokonane zostało ciało, ale duch odniósł zwycięstwo. Katyńska zbrodnia komunistów na elicie polskiej przedwojennej inteligencji niech na zawsze pozostanie wyrzutem sumienia dla tych, którzy dziś chcieliby odsunąć ją w niepamięć. Niech wiecznie trwa pamięć o polskich ofiarach komunistycznych zbrodni. Pamięć o ofiarach mordu katyńskiego to moralne zwycięstwo. Zbrodnia katyńska, jak też różnorodne zło, które później zostało wokół niej dokonane, stanowi także wielkie moralne wyzwanie, które powinniśmy podjąć nie tylko dlatego, że jesteśmy Polakami, ale wręcz w imię naszego człowieczeństwa.
Prawda katyńska jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy. Mówił już o tym papież Jan Paweł II. Dziękuję. Fragmentem realizowanego filmu dokumentalnego poświęconego tej właśnie skardze, ponieważ w obronie honoru zamordowanych w zbrodni katyńskiej oficerów pani Witolina Kowalska zaskarżyła Federację Rosyjską przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Podczas ekshumacji prowadzonych przez Niemców w 1943 roku porucznik artylerii Wincenty Wołk został rozpoznany i ma numer 2564. Ciało zostało pochowane w Bratniej Mogile, czwartej w warstwie trzeciej w siódmym szeregu. Zanim oddamy głos, może przesłuchamy. Materię jego koszuli. Ręka ociera się o płótno, białe, cienkie, stare, niezleżałe. Gładzę je. Otacza mnie ta koszula. Guziki przyszyte na taśmie, posłuszne ręką, jak niegdyś. Gors w drobne zaszewki zachował biel gatunkowej materii. Ankiet szeroki, wykładany. Zapinka łzą perłowej macicy zawisła nad nadgarstkiem. Niska stójka obejmuje moją szyję ojcowskim uściskiem. Jestem córką porucznika artylerii Wincentego Wołka, wykładowcy Mazowieckiej Szkoły Podchorążych rezerwy artylerii w Zambrowie. Jestem kuzynką rotmistrza Kazimierza Burnatowicza, oficera placu we Lwowie, oddanego Sowietom przez generała Langnera, który został zamordowany w Charkowie. Jestem kuzynką kapitana Burnatowicza, który jest na liście katyńskiej, ukraińskiej, który został nie wiadomo gdzie zamordowany, a którego żona była śledzona przez Niemców za to, że chodziła do getta nosić jedzenie Żydom. Jestem kuzynką porucznika Antoniego, który jest również na liście ukraińskiej, nie wiadomo gdzie zgładzony. Był on kupcem przemyskim. Dziewięcioro osób z mojej rodziny zostało deportowanych do Kazachstanu, na Syberię, za koło podbiegunowe. Nigdy nie zobaczyłam mojego ojca. Ale gdy okazało się, że o Katyniu można mówić,
że dla tych zamordowanych tam oficerów można cokolwiek zrobić. Zrobiłam, co mogłam, jako twórca. Tutaj macie Państwo projekt sztandaru, mój projekt dla Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie. Zaprojektowałam również logo tej rodziny. Zaprojektowałam również taką malutką spineczkę dla Federacji Rodzin Katyńskich. I w momencie, gdy przekonałam się, że nie ma szans na to, żeby mój ojciec, który wiem, gdzie leży, do tej pory nienaruszony, w czwartej mogile w Katyniu wrócił, wystąpiłam z rodzin katyńskich, bo to nie było miejsce dla mnie, bo przez moich najbliższych jestem uczona, przez moich oficerów, jestem uczona niezależności. A sprawą katyńską ktoś zaczął kierować tak, jak jemu było wygodnie, jak miał to po prostu napisane. W 1952 roku komisja Raja Madena oficjalnie stwierdziła, czym jest mord katyński. I w tym samym 1952 roku dyrektor 5 Departamentu UB, pani Julia Rystrygiel, wydała instrukcję mówiącą, w jaki sposób należy postępować z hecą katyńską. Dla mordujących ten mord, który dla nas jest chyba największym w życiu przeżyciem, dla nich był hecą katyńską. Oni się bawili tym, jak ich mordowali, jak ich prowadzili na śmierć, jak ich później zakopywali i teraz również jak ich tam zostawiono. Nie jedna ja i nie tylko Krystyna czy Wanda Rodowicz chciałyśmy sprowadzenia szczątków, chciałyśmy normalnego katolickiego pochówku w Polsce. Tutaj jest spis nazwisk ponad 1000 osób, które prosiły władze polskie przez lata, aby to sprowadzenie szczątków zaistniało, żeby miało miejsce. Nasze starania nie są naszym widzimisię. Nasze starania są oparte na międzynarodowym prawie wojennym, protokołach dodatkowych, na umowach polsko-rosyjskich z 1994 roku, na prawach polskich rodzin sięgających do roku 1933 poprzez 1956. Wszystkie te prawa mówią o naszym prawie rodzinnym do starania o szczątki, do pochówku tych szczątków w naszej wierze katolickiej i do tego, że po prostu oni tam nie mogą zostać. O, przepraszam bardzo, ale mąż jest akurat na operacji. Proszę spokojnie mówić. Przepraszam. Czy ktoś się interesuje naszymi staraniami? To też jest dobre pytanie. Naszymi staraniami zainteresował się obecny dyrektor Muzeum Katyńskiego, który potrafił zapytać, jak to wygląda wtedy, kiedy dostał list od Wandy Rodowicz. I wstrząsem dla nas było to, że pan dyrektor Frączak dostał odpowiedź pełną kłamstw. Odpowiedź, która była przygotowywana
od 1988 roku przez ludzi, którzy się sprawą katyńską, nie będąc z nią niczym rodzinnie związani, przygotowywali. Pan dyrektor wie, co panu dyrektorowi odpowiedziano. Stek kłamstw, przeinaczone prawa międzynarodowe, jakieś podejmowane decyzje, jakichś stowarzyszeń, które nie mają żadnych do tego praw, bo nie mają tego w statutach, żeby o czymkolwiek decydować, to trzeba mieć to napisane w statucie stowarzyszenia. Żadne stowarzyszenie katyńskie, ani Federacja Rodzin Katyńskich nie ma w swoim statucie prawa do decydowania o sposobie, w jaki będzie Polska postępować ze szczątkami swoich oficerów. To, co Polska zrobiła, to jest jedna odpowiedź. Polska nic nie zrobiła, ponieważ my byliśmy świadomi tego, że ani sprawa katyńska nie została złożona do Hagi, gdzie jej miejsce na rozliczenie, ani Polska, tak jak napisała pani, nigdy nie starała się o sprowadzenie szczątków z Rosji do Polski, kłamiąc, że to Rosja nie chce ich wydać. Dlatego wystąpiliśmy z panem Kamińskim do Europejskiego Trybunału w Strasburgu. Czy nas to nic nie kosztowało? Ja mówię o psychicznym obciążeniu. Bo nam powiedziano, że my, Krystyna Krzyszkowiak, ja, Wanda Rodowicz, my jesteśmy za młodzi, żeby czuć, czym jest zbrodnia. Naszą postawą, tym, co napisałam, tym, co zrobiłam, udowodniłam, że to małe dziecko najbardziej tą zbrodnię przeżyła. Sąd moskiewski potrafił powiedzieć, że żeby zrehabilitować, to znaczy, żeby po prostu unieważnić jakieś decyzje o rozstrzelaniu stalinowskie, to mają się stawić przed sądem ofiary. Czy państwo sobie wyobrażacie taką potworną bezczelność? Ale ja to przyrównuję do właśnie do stosunku Polski do tych oficerów. Oni się boją widocznie w Polsce, żeby się te ofiary nie stawiły tutaj i żeby nie zameldowały, jesteśmy. Oni do tej pory, mimo że tam padli 79 lat temu, nadal są Polakami, nadal są oficerami. I nie można wierzyć w bzdury, jakie dla powstrzymania sprowadzenia szczątków potrafiono powiedzieć. Tam, gdzie polskie groby, tam Polska. Proszę państwa, my mamy Polskę tutaj, ale ta Polska jest też dla nich tu, a nie tam, w Charkowie, nie tam w Katyniu, nie tam w Miednoje z szambem, które spuszczono na doły, w których byli po prostu zwaleni polscy policjanci. Myślę, że Krystyna, która wie również, w którym dole są szczątki jej ojca, również ma takie same przeżycia jak ja. My prosiliśmy wszystkie władze polskie, kolejnych prezydentów, bo my się nie wstydzimy prosić o naszych ojców. I odpowiedzią, proszę państwa, był kosz na śmieci, bo nasze prośby trafiają do kosza na śmieci. Jeżeli nie
jest napisane kłamstwo, takie jak do pana dyrektora, to do nas również. My mamy dziesiątki listów kłamliwych, podpisanych przez pana przewoźnika, podpisanych przez pana Bunerta, podpisanych przez kancelarię prezydenta obecnego, gdzie nawet pokuszono się, żeby zaprzeczyć, że oni nie zostali odznaczeni orderem Virtuti Militari przez prezydenta na uchodźstwie. Ja dotarłam do prawdziwych informacji na ten temat i wiem, jak to wyglądało. Nie można kłamać. Kiedyś ktoś mówił, że kłamstwo ma krótkie nogi. Faktycznie, jeżeli ktoś chce dojść do prawdy, to dojdzie. Ja chciałam i myśmy doszli do prawdy. Na pewno to, co mówię, jest bardzo bolesne, bo się okazuje, że na wszystkie litery alfabetu możemy znaleźć w tej zbrodni katyńskiej określenia. Na P to jest podłość, na Z jest zapomnienie, ale to nie jest takie zapomnienie, to jest zapomnienie perfidne, bo jeżeli się zostawia tak daleko od Polski, gdzie nikt nie jeździ, szczątki 22 tysięcy Polaków, to znaczy, że to jest perfidia dążąca do zapomnienia. My zapomnimy, nas nie będzie. Ja mam 79 lat. Mój ojciec zginął wtedy, kiedy właśnie pani profesor mówiła o profesorze Świaniewiczu. On razem z nim dojechał do Gniezdowa. Profesor ocalał, ojciec został tam. Chciałam powiedzieć, że ksiądz profesor Tischner powiedział rzecz niezapomnianą, wspaniałą. Jeżeli ktoś chce zemścić się, to robi właśnie to. Nie przywozi, nie chowa w ojczyźnie, nie daje grobu. I to jest ta zemsta. Ci oficerowie, oficerowie II Rzeczpospolitej, są znienawidzonymi do dnia dzisiejszego. Bo w okresie PRL-u mój dziadek był również oficerem, majorem Wojska Polskiego. Był szydzony, że jest oficerem sanacyjnym. Mój dziadek był jedną z pierwszych ofiar tej instrukcji Julii Bystrygier, bo był właśnie w 50. bodajże drugim albo trzecim roku zaaresztowany za to, że miał w swojej rodzinie właśnie tylu Katyńczyków, których tutaj państwo wymieniłam. Wyszedł z UB inwalidą, do końca życia inwalidą. Ale pani Bystrygier nie poprzestała na tej jednej instrukcji. W 53 roku założyła klub Krzywego Koła. I w tym klubie Krzywego Koła były osoby, które później, po kilku latach, bardzo interesowały się sprawą katyńską. Były osoby, które pisały statuty rodzinom katyńskim i były osoby, które potrafiły powiedzieć, że wdowy starające się o pochówek w Polsce, o stworzenie Narodowego Sanktuarium Katyńskiego w Warszawie, są agentami złowianki, że ich fundacja, która nosi nazwę Wdowi Groź, to jest wdowia kopiejka. Na takie podłości narażono wdowy, narażono nas. I powiem jeszcze, że nikt z władz, z rodzin katyńskich, z kościoła nie zareagował, że trzeba te wdowy obronić, że trzeba im podać rękę,
i nie wiem, że trzeba powiedzieć w imieniu tych, jednego z tych członków Krzywego Koła, przepraszam, nigdy to nie miało miejsca. Wdowy umierały bez pomocy, w smutku i w niespełnionym oczekiwaniu na to, że ewentualnie mogą swoich mężów pochować w ojczyźnie. Chyba wszystko, co mogłabym tak nas w skrócie Państwu powiedzieć. Nie cytuję nazwisk, bo do nazwisk możecie sobie Państwo sami dotrzeć, bo wszystko to, o czym mówię, jest dostępne w wiedzy. Ta wiedza jest straszna, ta wiedza jest obrzydliwa, ale zachęcam do poznania. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz panią Małgorzatę Kuźniar-Plotę z Instytutu Pamięci Narodowej, która przedstawi nam osiągnięcia i perspektywy dotyczące śledztwa katyńskiego. Bardzo witam serdecznie Państwa. Chciałam powiedzieć, no, parę szczegółów, przedstawić jakieś informacje na temat prowadzonego śledztwa katyńskiego. I co my w tym śledztwie robimy, jakie są jego perspektywy, do czego doszliśmy. W pewnym oczywiście uproszczeniu, ale no myślę, żeby Państwo mogli z tej wiedzy skorzystać, zwłaszcza jeśli Państwo jesteście nauczycielami, żeby przekazać młodzieży w ogóle, że jest coś takiego jak śledztwo katyńskie, bo Katyń to nie tylko pamięć, Katyń to też powinna być prawda o tej zbrodni, a jednocześnie jej rozliczenie, bo nie ma zbrodni bez jej rozliczenia i bez przynajmniej próby pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej. No tak to jest. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to zbrodnia, która została popełniona w 1940 roku, ale do tej pory nie zostało przeprowadzone śledztwo, czy to nie zakończyła się ta sprawa przed Trybunałem Międzynarodowym, czy Polskim Sądem, więc rodziny katyńskie nas zawiadomiły w sposób formalny, gdy powstał Instytut Pamięci Narodowej i postulowały przeprowadzenie śledztwa, które by doprowadziło do ustalenia i nazwania, co to była za zbrodnia, kto się jej dopuścił i przynajmniej próba rozliczenia żyjących jeszcze w tym czasie sprawców. No teraz to jest już taka perspektywa, można przyjmować, że osoby, które w momencie dokonywania zbrodni, oczywiście nie mówimy tu o decydentach, czyli o Stalinie i tych osobach, które podjęły uchwałę z 5 marca 1940 roku, o tym wszyscy wiemy, że one dawno nie żyją. Natomiast według prawa polskiego odpowiedzialność karną za zbrodnię, która jest zbrodnią wojenną i zbrodnią przeciwko ludzkości, ponosiliby nie tylko decydenci tej zbrodni, czyli mówiąc krótko, sprawcy kierowniczy, którzy wydali polecenie, ale również wszyscy ci, którzy by uczestniczyli w różnych stadiach tej eksterminacji, a więc ci, którzy konwojowali na miejsce straceń, którzy rozstrzeliwali, którzy grzebali te ciała, ukrywali, mataczyli. Więc tutaj grono tych osób, no można liczyć, że tak szacujemy, że nawet do około 2000 osób. I one według prawa polskiego ponosiłyby odpowiedzialność. Więc tak jak mówię, z całą pewnością rodzinom przyświecała taka myśl, żeby przyjąć w Polsce odpowiednią kwalifikację prawną tej zbrodni, nie pozostać przy kwalifikacji, którą przyjęła Federacja Rosyjska, umarzając swoje postępowanie, gdzie do końca tak naprawdę nie znamy tego postanowienia o umorzeniu śledztwa, bo do tej pory nikt z nas nie mógł się zapoznać z tymi materiałami. I
tak jak mówię, śledztwo jest prowadzone od 30 listopada 2004 roku, a więc upłynie niemal 15 lat od jego wszczęcia i jest to dobry moment na przedstawienie takiej szerszej informacji na ten temat. Chcę powiedzieć, że już od samego początku część osób podnosiła pod adresem prokuratorów zespołu śledczego takie uwagi dotyczące no, niezasadności wszczęcia i prowadzenia tego postępowania, gdyż argumenty były takie, że no, po co jest prowadzić to postępowanie w sytuacji, jak cytuję, gdy historycy już niemal wszystko ustalili i co tutaj jest dalej drążyć. Nie można postawić sprawców zbrodni przed sądem, bo Stalin i inni wysocy funkcjonariusze państwowi nie żyją. I co ja mogę i co my żeśmy odpowiadali, że to, takie uwagi wynikają jedynie z niezrozumienia istoty sprawy, a przede wszystkim odmienności ról historyka i prokuratora, bo prokurator prowadzi śledztwo, historyk operuje innymi narzędziami. Prokurator jest związany przepisami procedury karnej i może się poruszać tylko w tym obrębie, na które procedura mu pozwala, czy też korzystać z tych narzędzi, jakie ma do swojej dyspozycji. Nie może też snuć jakichś hipotez, tylko musi opierać się na faktach, na prawdzie. Ma do dyspozycji pewne narzędzia, które mu pozwalają na weryfikację i uznanie, które, no, uznanie faktów, mówiąc krótko, a nie spekulacji. I artykuł 303 Kodeksu Postępowania Karnego stanowi, że jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, to prokurator wydaje z urzędu lub na skutek wpłynięcia do niego zawiadomienia o przestępstwie, wydaje postanowienie o wszczęciu śledztwa. I w takim postanowieniu o wszczęciu śledztwa określa czyn, którym się zajmuje i określa jego kwalifikację prawną. I w takiej sytuacji, jeżeli właśnie zachodzi to uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, prokurator musi po prostu z urzędu podjąć takie śledztwo, bo tak mu nakazuje prawo. I dlatego też, gdy wpłynęły do nas te formalne zawiadomienia prezesa Komitetu Katyńskiego, krewnych ofiar właśnie zamordowanych w Katyniu i Charkowie, czy też prezesa Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich z wnioskami o wszczęcie polskiego śledztwa, to prokurator nie miał jakby innej możliwości, tylko oczywiście takie śledztwo wszcząć. Także po wpłynięciu tych zawiadomień został powołany zespół śledczy, którego celem było przeprowadzenie śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej. I prokurator wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa, przyjmując, że funkcjonariusze państwowi ZSRR, dopuszczając się zbrodni katyńskiej, dokonali bezprawia polegającego na umyślnym pozbawieniu życia niemal 22 tysięcy polskich jeńców wojennych i ludności cywilnej, bo to byli też więźniowie, stanowiącego zbrodnię wojenną i zbrodnię ludobójstwa. I dlaczego tak ważne jest wszczęcie śledztwa katyńskiego? Gdyż od tego momentu możemy mówić o istnieniu oficjalnego stanowiska państwa polskiego w sprawie kwalifikacji prawnej zbrodni katyńskiej, ponieważ to prokurator upoważniony na podstawie ustawy jako organ państwowy do prowadzenia śledztw w sprawach zbrodni popełnionych na obywatelach polskich, zbrodni czy to komunistycznych, nazistowskich, czy też innych stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi ludzkości, czy też zbrodnie wojenne, to prokurator reprezentuje w tym momencie Rzeczpospolitą, a więc w tym momencie państwo polskie wypełnia obowiązek ścigania takich zbrodni, które, jak podkreślam, wszyscy zapewne państwo tutaj obecni wiedzą, że one się nigdy nie przedawniają. Więc to jakby czyni zadość tym uregulowaniom międzynarodowym, które Polska podpisała, do których się zobowiązała. I od tego momentu wszczęcia śledztwa stanął no, przed prokuratorami ogrom zadań związanych
z ustaleniem osób pokrzywdzonych przestępstwem, ponieważ jak wiadomo, już tu była mowa, mord ten był popełniony na grupie niemal 22 tysięcy obywateli polskich. Zaszła więc konieczność ustalenia personaliów nie tylko ofiar, ale i ich najbliższych krewnych, którzy są sukcesorami prawnymi pomordowanych. I oczywiście tutaj ogromną pomoc w ustalaniu rodzin ofiar uzyskaliśmy ze strony państwa stowarzyszonych w rodzinach katyńskich, różnych stowarzyszeniach, które nam przesłały listy swoich członków. Również dokonujemy systematycznie przeglądu akt postępowań sądów powiatowych i grodzkich z lat powojennych, to jest lat 45-56, o uznanie za zmarłych, tych wówczas mających status zaginionych osób. I w ten sposób ustalamy dane personalne właśnie kolejnych ofiar i ich sukcesorów prawnych. Jednocześnie dokonujemy aktualizacji i poszukujemy rodzin za pośrednictwem systemu PESEL, ponieważ nastąpił ogromny upływ czasu i poszukiwanie rodzin, mając dane z lat 40., jest bardzo, bardzo utrudnione. Świadkowie są przesłuchiwani przez prokuratorów w 11 oddziałowych komisjach w Polsce, jak również delegaturach IPN-u, których też jest kilka. I korzystamy niekiedy z pomocy też funkcjonariuszy policji, gdy miejsce zamieszkania świadka w szczególności jest zbyt odległe od siedziby komisji i świadek, dla niego byłby to kłopot, żeby dotarł, podróżował ileś kilometrów, więc również wtedy policja udziela nam takiej pomocy, czy to przesłuchuje w domu świadków, tych, którzy już są wiekowi. Oczywiście prokuratorzy bardzo często również przesłuchują osoby, zwłaszcza w podeszłym wieku, mające kłopot z poruszaniem się w miejscu zamieszkania. I w wyniku tej, można powiedzieć, takiej benedyktyńskej pracy, do chwili obecnej przeprowadzono przesłuchanie łącznie ponad 3820 osób, z których większość stanowią oczywiście członkowie rodzin pomordowanych. I czynności przesłuchań świadków są prowadzone nie tylko w Polsce, ale również poza granicami. Jeżeli świadkowie mieszkają za granicą, a posiadają obywatelstwo polskie, to sprawa jest prosta, bo przesłuchujemy takie osoby za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych na całym świecie. Natomiast jeżeli osoba nie posiada obywatelstwa polskiego, wówczas zwracamy się do sądu czy do prokuratury tego kraju, którego jest obywatelem, o dokonanie dla nas takiego przesłuchania. I protokoły z tych wszystkich czynności spływają tutaj do nas, do śledztwa. I przeprowadzone przesłuchania pozwoliły zgromadzić już, można powiedzieć, obecnie unikalny materiał dowodowy, ponieważ część tych osób, które zostały przesłuchane, już nie żyje, więc tych czynności nie dałoby się już powtórzyć. Zwłaszcza w początkowych latach śledztwa udało się nam jeszcze, mierząc się z czasem, przesłuchać kilkadziesiąt wdów katyńskich, które obecnie już oczywiście, których nie ma pośród nas. Był to więc taki ostatni moment, kiedy mogło dojść do spotkania prokuratora IPN-u z takimi osobami, ażeby odebrać tą relację. I to zostało zapisane w formie protokołu, który ma walor dowodowy. Można go zawsze wykorzystać w postępowaniach, które by się toczyły, czy przed jakimiś organami międzynarodowymi. Trudno powiedzieć, co jeszcze w przyszłości w tej sprawie może się wydarzyć. Tak więc, jak powiedziałam, te przesłuchania odbywają się w takiej formie protokolarnej, czyli uprzedzany jest świadek oczywiście o tym, że należy mówić prawdę, pouczany jest o tej odpowiedzialności grożącej za składanie fałszywych zeznań, poucza się pokrzywdzonych o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach osób pokrzywdzonych, bo są sukcesorami prawnymi tych ofiar, w których imieniu jakby reprezentują rodzinę w tym postępowaniu katyńskim. I w wielu przypadkach odebrane relacje są podstawą do korekty danych osobowych ofiar, bo jest wiele przekłamań, jak również są też w
wręcz punktem wyjścia do nowych ustaleń odnośnie losu tych osób. I to jest, można powiedzieć, z jednym z kolejnych osiągnięć śledztwa, bo tak było na przykład z mężczyzną, podam tu przykład, uznanym przez sąd w latach 40. na podstawie zeznań wdowy i powołanych przez nią wtedy, przed sądem w 47 roku, świadków, został uznany przez sąd za poległego w kampanii wrześniowej z Niemcami. Natomiast po przesłuchaniu w toku naszego śledztwa syna tej osoby ustalono, że jego ojciec został w rzeczywistości zamordowany w ramach zbrodni katyńskiej, a te nieprawdziwe zeznania jego matki i innych osób no, podyktowane były taką obawą przed potencjalnymi represjami mogącymi dotknąć rodzinę, a jednocześnie uproszczeniem uznania tej osoby za zmarłą i przyznaniem później renty dla wdowie i dla dzieci. Akurat to było podyktowane tą sytuacją tutaj. Więc przesłuchanie rodzin no, jest bardzo cennym źródłem o tych osobach, bo tutaj możemy poznać wszystkie te dane personalne, podstawowe, drogę życiową, zawodową tej osoby. Ona nie pozostaje już tylko takim anonimowym numerem na liście katyńskiej, odhumanizowanym jakby, tylko mamy tu osobę z jej całym życiem, rodziną i kolejami oczywiście tymi tragicznymi losu tej osoby. Oczywiście jednym z celów śledztwa jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności zbrodni katyńskiej, stąd też gromadzimy jak najpełniejszy materiał dowodowy w tej sprawie. Prowadzone są zarówno czy w kraju, jak i oczywiście za granicą poszukiwania dokumentów i dowodów, które mogą wnieść do sprawy istotne informacje. Osiągnięciem jest śledztwa zebranie w jednym tak postępowaniu obszernego materiału dowodowego, który pochodzi z tak wielu źródeł, bo będzie można, oczywiście ten materiał będzie później dostępny dla historyków, będzie można prowadzić badania, analizować ten już w tym momencie już unikalny materiał dowodowy. I tutaj nie będę przytaczać no, źródeł, ale zapoznaliśmy się z szeregiem materiałów archiwalnych w Polsce. Pozyskano szereg kopii dokumentów, fotografii, materiałów filmowych, dźwiękowych odnoszących się do przedmiotu śledztwa. Oczywiście wystąpiliśmy do Federacji Rosyjskiej o udostępnienie nam materiałów rosyjskiego śledztwa numer 159, które było prowadzone w sprawie zbrodni katyńskiej, które zostało umorzone. I uzyskano dotychczas w kilku transzach uwierzytelnione kopie łącznie 148 tomów akt, które liczą ponad 45 tysięcy kart. W materiałach tych zaznaczam, że brak jest właśnie dokumentów, które by zawierały personalia tych osób, co do których no, nie mamy danych żadnych odnośnie ich personaliów. To jest 3870 osób, obywateli polskich, więźniów osadzonych w więzieniach, jak to przytaczam nazewnictwo rosyjskie, tak zwanej zachodniej Białorusi, czyli kresach polskich wschodnich i zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej. Określa się te dokumenty, brakujące dokumenty potocznie mianem tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej. Tych dokumentów oczywiście w śledztwie rosyjskim nie mam. I te przekazane kopie sprawy numer 159 są ważnym dla naszej sprawy źródłem dowodowym, ponieważ stanowią, one są uwierzytelnione przez stronę rosyjską i stanowią materiał dowodowy, który pozwala na poczynienie takich ustaleń odnośnie stanu faktycznego tej sprawy, czyli jak przebiegały działania organizacyjne związane z tworzeniem obozów, jaka była liczebność tych obozów, dokumentacja związana z przygotowaniami do wywozu jeńców w ramach tak zwanego, jak to ujmowano, rozładowywania obozów, czyli przygotowania tej procedury eksterminacyjnej. Następnie pozwalają na ustalenia personaliów jeńców, daty ich wywozów, bo są tam te właśnie listy wywozowe
jak również ustalenia personaliów funkcjonariuszy NKWD, którzy brali udział w transportowaniu, mordowaniu czy grzebaniu ciał zamordowanych. Niestety z przykrością stwierdzam, że prokuratura Federacji Rosyjskiej nie przekazała nam całości akt sprawy, tylko tak jak już mówiłam, te 148 tomów, brakujących jest 35 tomów akt śledztwa oraz oczywiście tego postanowienia, o którym wspominałam, z 21 września 2004 roku o umorzeniu śledztwa rosyjskiego. To nam odmówiono, stwierdzając, że wniosek nasz nie może zostać wykonany ze względu na, cytuję, na jego niezgodność z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. Czyli nam w tym zakresie kilkakrotnie już odmówiono realizacji. Trzykrotnie zwracaliśmy się, nawet zgłaszaliśmy gotowość przybycia tam na miejsce, bo byliśmy raz w 2005 roku, gdzie nam pokazano ograniczoną liczbę akt. Natomiast chcieliśmy w warunkach, powiedzmy, kancelarii tajnej obejrzeć te dokumenty i zapoznać się z tymi materiałami, które według strony rosyjskiej znajdują się, opatrzone są klauzulą tajności, ale do tego nie doszło. Nie udało się nam też uzyskać z prokuratury Republiki Białorusi kopii materiałów dotyczących UROPA. Ostatnio otrzymaliśmy odpowiedź negatywną Białorusi, że nie będzie realizacji naszego wniosku odnośnie tej tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej i właśnie udostępnienia nam śledztwa dotyczącego UROPA. Czyli tutaj na razie droga jest zamknięta. Też powołała się Republika Białorusi na uregulowania wewnętrzne, które uniemożliwiają wykonanie naszego wniosku o międzynarodową pomoc prawną. Czyli nie możemy żadnego już tutaj ruchu uczynić innego, aniżeli czekać na zmiany polityczne czy wolę jakąś, która by pozwoliła w końcu na ujawnienie tych dokumentów, na które czekają rodziny, bo 3870 osób, nawet nie znamy personaliów tych osób. Oczywiście istnieją hipotetyczne listy rekonstruowane na zasadzie takiej, że te osoby przebywały w więzieniach, zostały, ślad po nich zaginął, a ich rodziny zostały deportowane, ale danych źródłowych, na podstawie których moglibyśmy potwierdzić, tak rzeczywiście jest to element zbrodni katyńskiej, te osoby zostały wywiezione na podstawie też tej decyzji z 5 marca i zamordowanych, to niestety takimi dokumentami do chwili obecnej nie dysponujemy. Zobaczymy, co w przyszłości jeszcze w tej sprawie będzie można uczynić. Jeśli chodzi o uzyskanie materiałów z Niemiec, to tutaj szeroka dla nas była pomoc prawna. Mamy szereg materiałów z Prokuratury Generalnej Ukrainy. Uzyskaliśmy też z Instytutu Polskiego w Londynie. Otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych, z Archiwum Narodowego w Waszyngtonie, uwierzytelnione kserokopie właśnie tej Komisji Madena, o której tu już była mowa, które liczą około 15 tysięcy stron. To jest też bardzo cenny materiał dowodowy i uwierzytelniony, to co podkreślam, bo to ma potem, może mieć walor dowodowy w jakichś postępowaniach jeszcze, na przyszłość. To jest ważna rzecz. I spotykamy się niekiedy z uwagami dotyczącymi takiej, no krytycznymi oczywiście, dotyczącymi długotrwałości prowadzenia śledztwa, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że no, wpływ na długość tego postępowania to mają w większości czynniki obiektywne, zwłaszcza długi okres oczekiwania na realizację naszych wniosków o międzynarodową pomoc prawną. Wskażę tylko, że pierwszy nasz wniosek do Federacji Rosyjskiej został skierowany w marcu 2005 roku, a pierwsze materiały, jakie my żeśmy uzyskali, to był maj 2010, czyli po pięciu przeszło lata, pierwsze materiały wpłynęły. Ponadto materiały, trzeba powiedzieć sobie, w większości są spisane pismem ręcznym, część jest tylko maszynowym, mnóstwo jest pracy dla tłumaczy, nie każdy też tłumacz chce się odpowiedzialnie podjąć tłumaczenia dokumentów, które są właśnie sporządzone
pismem odręcznym i to niekiedy bardzo trudnym do odczytania. To przysparza wielu problemów. Ponadto tłumaczenie nazwisk, które są no, w większości przekręcone niesamowicie. Ja z tłumaczem teraz analizujemy jeden tom właśnie tych materiałów, to po prostu musimy korzystać z wielu źródeł, żeby zorientować się, o jaką osobę tak naprawdę chodzi. Niestety ci, którzy dokonywali spisywania, to tutaj to były osoby, które no, nie znały kaligrafii. Pani Krystyno to mała powiedziała, ale po prostu no, podstawowe braki. Nie będziemy się tutaj rozwodzić. Teraz jeszcze chcę powiedzieć, nawiązując tutaj do tych po części do tego wielkiego problemu, jaki poruszyła pani Witomiła. Mamy w swojej dyspozycji zabezpieczone szczątki ludzkie przywiezione z prac ekshumacyjnych do Polski i te szczątki, które tutaj pozostały. Są to w chwili obecnej dysponuje 15 takimi szczątkami, które były poddawane badaniom DNA przez Zakład Medycyny Sądowej tutaj Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Jednakże badania te nie przyczyniły się do jednoznacznych wyników i dlatego podjęliśmy współpracę z Katedrą Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, która dysponuje obecnie unikalną w skali kraju aparaturą do realizacji takich badań i obecnie te szczątki poddawane są badaniom, co do kilku już do kilku tych czaszek są wyniki pozytywne, czyli uzyskano pełny profil DNA pomimo bardzo dużej jednak degradacji tego materiału biologicznego po tylu latach przechowywanego, pierwsze w jakich warunkach to wiemy, a później no, w Polsce tutaj. Więc istnieje szansa, jeżeli będzie jak najszerszy materiał porównawczy ze strony rodzin, istnieje możliwość genetycznej identyfikacji tych osób. No, zobaczymy, jak te wyniki w przyszłości, jaki będzie ich rezultat. Jeśli chodzi o temat tak zwanych skrzyń katyńskich też był przez nas weryfikowany, ponieważ zostaliśmy zawiadomieni o takiej możliwości przechowywania na terenie jednej z kamienic w Krakowie w skrzyni obitej blachą artefaktów katyńskich, które zostały wydobyte w Katyniu w 1943 roku. I no, wiedząc, jak niewiele przedmiotów wydobytych w 1943 roku z mogił katyńskich zachowało się do tej pory, jakie to ma znaczenie nie tylko dla krewnych rodzin, ale i dla całego społeczeństwa, to postanowiliśmy ten sygnał zbadać i podjęto decyzję o dokładnej weryfikacji tego śladu skrzyń katyńskich, które prowadził do posesji przy ulicy Studenckiej 19 w Krakowie. I wyniki, znaczy po przesłuchaniu świadków, zgromadzeniu dokumentacji, powołany został zespół specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, którzy przeprowadzili na terenie tym wytypowanym, czyli przy obecnie mieści się tam Małopolski Oddział Okręgowy PCK, specjalistycznych badań georadarowych i wyniki badań jednak negatywnie zweryfikowały ten fakt ukrycia na terenie tej posesji tych skrzyń katyńskich. Ponadto równolegle była badana informacja o ukryciu we wsi Kocmyrzów skrzyń też z dokumentacją przywiezioną z Katynia, wykradzioną Niemcom przez żołnierzy AK w Krakowie i weryfikacja tej informacji również dała wynik negatywny. Należy też podkreślić, że prokuratorzy zespołu śledczego w latach 2009-2013 udzielali pomocy merytorycznej pełnomocnikowi ministra spraw zagranicznych do spraw postępowań przed
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Przygotowaliśmy 9 szczegółowych informacji i opinii na potrzeby toczącego się wówczas przed Trybunałem postępowania w sprawie zawisłych skarg katyńskich wniesionych przez kilkanaście osób, obywateli Polski przeciwko Federacji Rosyjskiej. Pani Witomiła i pani Krystyna były jednymi z tych osób. Jeśli chodzi o najważniejsze zadanie, jakie stoi przed prokuratorami zespołu śledczego i jaka jest możliwość realizacji, to przy istniejącym ograniczeniu w dostępie do nowych materiałów źródłowych, to co powiedziałam, nie mamy zgody czy to Białorusi, czy Federacji Rosyjskiej na pozyskanie nowych materiałów, które z całą pewnością mogłyby na pewno wnieść wiele istotnych, ważnych informacji, a są przed nami ukrywane, więc zrealizowanie jakby tych celów śledztwa, czyli imienne ustalenie wszystkich ofiar zbrodni, ustalenie nieznanych dotąd miejsc kaźni i pochówku, bo to dotyczy właśnie osób z tej tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej, jak również częściowo z ukraińskiej listy katyńskiej. Sporządzenie pełnej listy osób, którym przysługują prawa pokrzywdzonych, ustalenie wszystkich sprawców tej zbrodni, określenie zakresu odpowiedzialności tych osób, które brały udział w mordzie na poszczególnych etapach tej zbrodni. I oczywiście pociągnięcie do odpowiedzialności karnej żyjących sprawców, to realizacja zwłaszcza tego ostatniego zamierzenia, czyli postawienia sprawców przed sądem w dzisiejszych realiach, to jawi się jako niemożliwa, bo wobec upływu czasu obowiązującej w Federacji Rosyjskiej zasady niewydawania swoich obywateli należy stwierdzić, że polskie śledztwo katyńskie ma obecnie walor już raczej historyczny i finalnie nie doprowadzi do prawnego osądzenia sprawców zbrodni. Jednak fakt ten nie umniejsza rangi tego postępowania, ponieważ już samo odtworzenie okoliczności zbrodni, ustalenie jej sprawców jest naszą powinnością, ponieważ obowiązuje zasada indywidualizacji odpowiedzialności za zbrodnię. Przestępstwo może popełnić konkretny człowiek, a nie państwo czy jego instytucja, więc tutaj to jest bardzo ważne. To jest to zobowiązanie na przyszłość, czy ono będzie możliwe do wypełnienia, to czas pokaże. W każdym razie za przeprowadzeniem do końca tego śledztwa przemawia też polska racja stanu, gdyż tak jak już mówiłam, zbrodnia katyńska nie została formalnie osądzona na forum międzynarodowym. Nie znalazła swojego finału w Norymberdze przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym. Trybunał w wyroku nie ustosunkował się w ogóle do sprawy mordu katyńskiego. I również takim rozliczeniem, za takie rozliczenie nie można uznać postępowania, które się toczyło przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, ponieważ postępowanie to nie dotyczyło samej istoty zbrodni katyńskiej, tylko i odpowiedzialności jej sprawców, ale było związane z podniesionym pod adresem Federacji Rosyjskiej zarzutem nierzetelności rosyjskiego śledztwa, które było prowadzone przez 14 lat, zostało umorzone z nie wiadomo jaką konkluzją i ukryte przed rodzinami. Więc tutaj to było przedmiotem skargi w Strasburgu. I w tej sytuacji ustalenie tego stanu faktycznego i dokonanie końcowej oceny prawnej zbrodni katyńskiej i jej sprawców staje się obowiązkiem państwa polskiego i to zadanie będziemy starali się jak najlepiej do końca wypełnić. Dziękuję bardzo. Przepraszam, czy można jedno zdanie? Ależ oczywiście, dodać? Proszę bardzo. Ja chciałam w ogóle zaprosić, chciałam o zadawanie pytań. Mogę zapytać panią prokurator? Tak, bardzo prosimy. Oczywiście. Ekshumacje i wyniki ekshumacji w 1933 roku przeprowadzonej, udokumentowanej, wam piszę materiał
były kiedykolwiek uznane jako prawne dokumenty przez Polskę, tudzież czy to było wnioskowane o uznanie tych dokumentów przez Rosję. Bo jeżeli pan minister Matiuszkin twierdził, że on nie wie, gdzie są zamordowani, no to nie byłaby odpowiedź w tych dokumentach, prawda? Nie, powiem tak, Federacja Rosyjska podawała, jeśli chodzi o liczbę ofiar, którą jakby uznaje, tak, za udowodnioną, liczbę bodajże 1900 osób przy skali zbrodni 22 tysiące. I staraliśmy się zrozumieć no jakby sposób tego przyjęcia takiej konstrukcji niesamowitej. To oznaczałoby, że pozostali mają, nie wiem, nadal status zaginionych, no bo to trudno inaczej by było w tym momencie do tego podejść. Więc oni nie uznają tych protokołów ekshumacyjnych PCK i w ogóle tej ekshumacji z 1943 roku, gdyż uważają, że była to ekshumacja no jakby przeprowadzona pod dyktando niemieckie i no, te osoby, które zostały wówczas zidentyfikowane, to już ich liczba przekracza przecież liczbę, którą Federacja Rosyjska uznaje za rzeczywiście udowodnioną. Czyli ja dokładnie nie jestem osobą, która miała możliwość zapoznania się w kancelarii tajnej z tymi aktami katyńskimi, które ukrywa Federacja Rosyjska, ponieważ tam się toczyły te postępowania dotyczące rehabilitacji i były skarżone i memoriał tam uczestniczył również jako chyba strona tego postępowania, dokładnie nie znam, ale niektórym osobom udostępniono materiały tej sprawy na potrzeby tych postępowań, o których pani mówiła, że toczyły się przed sądem rosyjskim, nie wiem, tam w Moskwie bodajże. My nie mieliśmy takiej możliwości zapoznania się i w związku z tym ja tylko mogę mówić to, co jest niewiadome, że tak powiem, z takich informacji nieprocesowych, że właśnie nie uznają tej ekshumacji przeprowadzonej i materiałów, które zostały wtedy sporządzone. Bo myśmy dostały informacje z Wojskowej Prokuratury Generalnej Rosyjskiej, że ojciec był jeńcem Kozielska i że został rozstrzelany w 40 roku na wiosnę. Informacja tak, ale jest to sobie źródło. Zaprzeczają sami. Tak. Informacja jest absolutnie ze źródła, lepszego nie można. Także to wszystko niestety bardzo mi przykro, ale polega na totalnym kłamstwie. Oszukujmy się dalej wszyscy, tak jak tu, tak i tam. Co ja mogę na to powiedzieć? No i przecież Polski Czerwony Krzyż sporządził listy, które są listami wiarygodnymi. Te listy były przekazane do śledztwa, bo to wiem, bo widziałam dokumenty na ten temat, zostały przekazane do śledztwa rosyjskiego, prowadzonego właśnie przez wtedy w 90-tych latach. Więc to było przedstawione do Rosjanom i zostało włączone do ich śledztwa. Więc teraz kwestionują już coś, co jest oczywistością. No ale no mówię, nie widziałam całości tych materiałów. I nie wiemy dokładnie, na co się powołano w tym postępowaniu o umorzeniu, w postanowieniu o umorzeniu śledztwa. Jakie tam przywołano dowody, a jakim dowodom w ogóle odmówiono wiarygodności i na podstawie czego, no bo tu są obiektywne dowody w postaci tej dokumentacji ekshumacyjnej 1943 roku. Bardzo proszę, do pana dyrektora dotarły, nie wiem jak to nazwać, obiekty, które były przywożone z Katynia
przez Rosjanina do Polski w sprawach handlowych. Znaczy, tak, totalnie. To nie chodzi o to, co wykopali w trakcie robót, jak to nazwać, no nie ekshumacyjnych, tylko archeologicznych. Tylko to, co ci Rosjanie znaleźli. Tak jest. To jest zakopane prawdopodobnie. To, co się nazywa kupczynie Katynie. To jako torba na wolumenie. Na kole. Tak, to są obiekty, które są uważane. One są, ale jest to historia arcydramatyczna. Dlatego, że one najpierw znajdowały się w Radzie Ochrony Pamięci. Były zresztą sporządzone dokładne spisy, była kwerenda zrobiona przez doktora Tuni-Liczyńskiego, więc mamy świadomość, co trafiło. Zresztą niezgodnie z prawem, bo zostało to zakupione, niezgodnie z przepisami finansowymi, ale Bogu dziękować, że zostały zakupione. Z tym, że muszę powiedzieć, tutaj dramatem dla nas osobistym było to, że kiedy oddaliśmy część, a głównie przedmiotów metalowych do konserwacji, okazało się, że część tych jest, to są podróby niestety. Tak, ale to jest, na razie siedzimy cicho, bo to jest dramat osoby. Ryngraf jest na szczęście prawdziwy. Ryngraf po majorze Ślaskim i fragment proporca 9 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej są wiarygodne. Jest to w ogóle ciekawa historia, prawie sensacyjna. Więc są. Są nie wszystkie niestety bezpośrednio związane z Katyniem. I to trzeba powiedzieć sobie szczerze. Ja chciałem natomiast w nawiązaniu do ciekawego, jak zwykle, pliku informacji dotyczącej śledztwa IPN-owskiego powiedzieć tak. Niech Żydzi nie tracą nadziei. Od czasu do czasu coś się odkrywa. Otóż u końca swojej drogi prezydenckiej Obama odtajnił część archiwów, pakiet. Ja otrzymałem, ja mówię, ja jako szef tej placówki, ponad 2000 dokumentów w zapisie cyfrowym związanym z tak zwaną sprawą anglojęzycznych świadków Katynia, ale są tam informacje dotyczące kwestii, o których mówimy. Natomiast jest inny dramat. Wydano polskie księgi cmentarne i wydawało się, że poza drobnymi lukami, nieścisłościami wszystko jest mniej więcej w porządku. Otóż nie. Gurjanow, Memoriał Rosyjski, wydał pierwszą księgę katyńską. Tam od założenia było najmniej problemów, dlatego że w oparciu o materiały niemieckie wspomniane przez przedmówczynię, dane były personalne również i tak dalej. Ale i tak już znalazł Gurjanow, który ma znacznie lepszą dostępność, mimo tego, że jest przeciwnikiem władzy, ale ma dostępność do archiwów moskiewskich, których nawet w największych marzeniach nie będzie miał polskich historyk. Ani prokurator, tym bardziej może. Tak. Natomiast problem zaczyna się już na poziomie kolejnej księgi, którą opracowuję. Księgi Ostaszowskiego, czyli cmentarz Miednoje, gdzie błędów, przekłamań wykazywanych przez tego człowieka, któremu Polska za życia powinna pomnik postawić. Ja wiem, że to byłoby końcem jego być może drogi ziemskiej, ale i to jest problem. Część nazwisk w ogóle wypadnie ze zbrodni, część brakuje. To dotyczy nas też wprost, bo epitafium katyńskie te błędy w sobie zawiera. W związku z tym przyjdzie taki moment, że będziemy musieli zmieniać. I to jest kolejne z czesanych problemów, które mamy przed sobą. Ja powiem szczerze, że ta niechęć, to jest niechęć nie tylko Rosji, Białorusi, też to jest i niechęć Ukrainy mimo wszystko, mimo zmian, najmniej zauważam, ale już dla mnie szokiem było stanowisko archiwum MSW gruzińskiego. W Gori, w monumencie się Stalin urodził, gdzie są szczątkowe materiały dotyczące sprawy Katynia, nie bezpośrednio, pośrednio, ale akcji polskiej, która jest
prekursorem zbrodni katyńskiej, bo o tym trzeba pamiętać, że akcja polska, antypolska, nie wiem dlaczego zwana antypolską, bo to jest akcja polska, mordowano ponad 100 tysięcy ludzi, to jest forpoczta tego, co pisze się w zapytanie, co jest przyczyną zbrodni katyńskiej, bo to nie są te podawane zupełnie nie obiektywizujące informacje, że za wojnę 20 roku, częściowo może i tak, ale to nie to. To jest po prostu charakter władztwa tego i tak to jest, po prostu niechęć do Polski, do Polaków, do religii nawet i tak dalej, i tak dalej. I to się wszystko zapętliło. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż informacje, o których myśmy nie wiedzieli do końca, dzięki dzisiejszej technologii, i to mówię a propos tego, niech Żydzi nie tracą nadziei, że na przykład w archiwaliach znalezionych w dołach śmierci Miednoje, które niestety po króciusieńkim czasie przy takim zupełnym, takiej niefrasobliwości strony polskiej wyblakły, stały się nieczytelne. I zupełny przypadek spowodował, że z panią doktor Ewą Kowalską trafiliśmy do Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji, gdzie znalezione w Miednoje listy dało się odczytać. Chodzi mi tutaj o sprawę zresztą w publikacji podanej, no mało popularnej, no bo wydanej nakładem skromnym Muzeum Katyńskiego, mianowicie listy posterunkowego Sowy. Bo były w zbiorach Muzeum Katyńskiego listy od niego do rodziny, co jest zrozumiałe, przekazane te dorów, natomiast my mieliśmy w archiwum listy od żony do niego, do Ostaszkowa. I co wychodzi między innymi z tych listów? Potwierdzenie, informacja bezpośrednia podana w ostatnim liście do niego, że przygotowują wywózki rodzin na Sybir. To jest koniec marca 1940 roku, parę dni później ten wielki transport ponad 60 tysięcy ludzi, gro rodzin katyńskich, rzeczywiście miał miejsce. Więc tego typu informacje pośrednio dowodzą też samego faktu zbrodni, bo skoro podawany jest szczegół, że rodziny aresztowanych oficerów polskich znajdujących się na terenie Związku Sowieckiego są przygotowane do wysyłki, czyli jest to potwierdzenie, nawet nazwisko, bo tam szereg nazwisk jest podanych na zasadzie przemycania informacji. W związku z tym mówię, brakuje jednej rzeczy, na tym chcę zakończyć te przydługie wystąpienia. My jesteśmy mistrzami akademickiego kwadransa. Myśmy się zdążyli już pospóźniać do wielu rzeczywiście ważnych rzeczy, a biologia jest nieunikniona życia i z czasem w ogóle nie będziemy mieli źródeł ważnych, bezpośrednich źródeł emocjonalnych związanych z rodzinami chociażby, tak? A pamięć ludzka jest zawodna, nie wszyscy spisywali swoje wspomnienia. Brakuje czegoś, o co walczyła część rodzin katyńskiego zarania. Instytutu Narodowego, Instytutu Katyńskiego, który by przejął przynajmniej w sposób zorganizowany, naukowy, całą sferę dotyczącą zbrodni katyńskiej szeroko rozumianej. Bo konkluzja jest prosta. My wydaliśmy kilkanaście tysięcy publikacji wokół Katynia. Państwo popatrzcie na bibliografię, to jest szok w ogóle. No, nie mówię o jakości tych wydawnictw, niektóre są arcyciekawe i arcyważne, niektóre są, nie brakuje tak naprawdę to dobrej publicystyki dzisiaj historycznej wokół Katynia, stąd dostępność do prawdy o Katyniu jest też ograniczona, bo nie wszyscy są przygotowani intelektualnie do przekopywania się przez monografię, po prostu są mało czytelne i dla specjalistów ważne, ale dla przeciętnego śmiertelnika jest to nudne po prostu niekiedy. I fakty niepowołania takiego instytutu powoduje, że problemy mają wszyscy. Ma prokuratura IPN-owska, która zajmuje się zbrodnią katyńską, ale też i badacze. Dlatego, że historyk nie jest w stanie wydać z własnych środków określonej kwoty na penetrowanie niezupełnie niespenetrowanego archiwum dotyczącego Katynia we Francji. Część źródeł brytyjskich jest znanych, ale też nie wszystkie.
ale co udowadniał tu wspomniany Andrzej Kunert, ale tylko od strony historyczno-badawczych go wspominam, który docierał różnymi kanałami tylko sobie znanymi do lokalnych archiwów w Rosji, gdzie znajdowano również chociażby wykazy pochowanych żołnierzy daleko na północy. W ogóle fakt nieznany wcześniej. Historyk nie jest w stanie takich badań prowadzić. Przy wsparciu państwa na poziomie Narodowego Instytutu Katyńskiego byłoby to znacznie łatwiejsze. A tak to ten akademicki kwadrans się powiększa, a przy jeszcze chorobie drugiej poważnej, chorobie hasłowości, proszę zwrócić uwagę, że wyrzucamy hasła. Katyń nie jest stałym elementem polityki historycznej, bo polityki historycznej, ja to cały czas głoszę, Polska nie ma. Z prawdziwego zdarzenia polityki historycznej Polska nie ma. Mają Rosja, mają Niemcy i to perfekcyjnie przygotowano. Antykatyn jest tego najlepszym przykładem. To jest wypadkowa polityki historycznej Rosji. To niedostępowanie, to niedostępność do źródeł archiwalnych, z czego się bierze. Ano właśnie, bo by wychodziło wbrew polityce historycznej Rosji. To jest również istotne. I te hasła powodują jeszcze wzrost tego kwadransa, już idziemy w kierunku prawie godziny w tej chwili. I to jest dla mnie osobiście przerażające, bowiem wbrew pozorom i nawet te artefakty tutaj mówią więcej niż nam się wydaje. Dosłownie kilkadziesiąt dni temu udało nam się zgromadzić cudem w ubiegłym roku 2 miliony złotych na konserwację totalną. Bo wydobyte w 1991 roku artefakty podlegają ustawicznej destrukcji. To nie jest tak, że one są po wsze czasy. Nie. Rozpadły się plastiki z kazeiny, szczoteczki do zębów i to jest proces w ogóle nieodwracalny i się nie da tego zatrzymać. I poszłoby dalej też i z innymi, więc żeśmy Bogu dziękowali, że jest, ale nie o tym chcę mówić. I po takiej działalności konserwatorski udało nam się otworzyć zegarek. Kieszonkowy zegarek, który był, nikt go nawet nie próbował otwierać, bo był zasklepiony jeszcze z czasów grobowych. I co się okazało? Wewnątrz stopień, imię, nazwisko. Nietuzinkowy oficer Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, dzisiaj jest to patron współczesnego Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Przy procesie precedensowym, a takim byłby proces hipotetycznie zakładając Katyński, takie źródła są bezcennymi. W związku z tym to powinno państwu zależeć, żeby poziom pracowników tego muzeum nie zawierał się w liczbie 20, ale miałby co najmniej 40 ze wskazaniem 20 na prace badawcze wsparte finansowo. Przepraszam, że długo mówiłem, ale chcę pokazać państwu, dramatów tych jest coraz więcej. Ja pani współczuję, pani prokurator. Ja pani od lat współczuję. Ale to dobrze, bo pani ma drogę do nieba już otwartą. To nie jest przesada. A po drugie, to uczy pokory, jak pani wie. A pokora nam jest w życiu. Dziękuję. Takie przygnębiające, chociaż tak jak pan powiedział, niech żywi nie tracą nadziei, tak. Ja ponawiam prośbę o refleksję, o zadawanie pytań. Może ktoś chce jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Może kilka refleksji. Proszę. Pozwolę sobie. Proszę państwa, dużo byłoby do powiedzenia na temat rzeczywiście katyńskich spraw. Ale jedna jest rzecz, no, ja osobiście również no, zwracałem się od lat 90. razem z rodzinami, które również chciały zabrać zwłoki swoich bliskich do kraju. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że nie do pomyślenia dla mnie jest, że zostawia się zwłoki w kraju wrogim, dosłownie wrogim. Ja z autopsji znam Rosję, pracowałem tam i znam władze rosyjskie, w jaki sposób podchodzą do władz polskich, że państwo rosyjskie nigdy nie było przyjazne do państwa polskiego.
pomijam indywidualne różne, prawda, no Rosjan, różni są i nawet miałem przyjaciół Rosjan. Natomiast jeżeli chodzi o państwo, o władzę, ona była zawsze wroga do państwa polskiego. Raz, że połowę Rzeczpospolitej zabrano, powtórę, wywieziono masę ludzi na Syberię, to już zresztą była mowa na ten temat. Mało tego, jeszcze dodatkowo w sposób perfidny bezczeszczono zwłoki i te doły, do których zakopano naszych, powiedzmy, ojców, dziadów czy pradziadków. Do tego stopnia, że no, w głowie się nie myśli, co to za kraj cywilizowany, który no, szamba buduje w dołach, gdzie zostały zrzucone te zwłoki. Szamba powodowano w Miednoje, w dołach śmierci. Rury jakieś, do których doprowadzano różne odchody. W Katyniu budowano jakieś tam, już pomijam dacze. Ale były no, budowane jakieś sanatoria dla dzieci, coś takiego przy zwłokach, przy dołach śmierci. Również wiertła różne były wprowadzane po to, żeby zniszczyć te zwłoki. W Charkowie podobnie, jakieś różne zalewano te łojem, innymi jakimiś chemikaliami i również wiertła, które miały zniszczyć kompletnie te zwłoki. Jak można do tych samych dołów później jeszcze wkładać te zwłoki, już mówię o ekshumacji, wkładać do różnych toreb, do różnych tam po śmieciach worków i tam pozostawiać. Mnie się to nie mieści w głowie. Nie wiem dlaczego państwo polskie nie zabrało się w sposób energiczny. Wtedy, zwłaszcza kiedy było możliwe, kiedy możliwa była ekshumacja, wtedy zresztą ta cała ekshumacja została przeprowadzona dzięki pierestrojce. Mówmy szczerze, gdyby nie Gorbaczowa pierestrojka, nie byłoby w ogóle ekshumacji. Oni by nie dopuścili do tego. Mało tego, wątpię, naprawdę to już moje osobiste zdanie, znając Rosję i Rosjan, pomijam Rosjan, ale władze rosyjskie, wystarczy, że przyjdzie jakiś inny Stalin czy tym podobny indywiduum i zacznie niszczyć te groby. To może nie niszczyć bezpośrednio, ale pobudują na tych grobach, tak jak na szeregu grobach polskich były na Kresach, które zostały kompletnie nie tyle zniszczone, co no, pobudowane parki oddycha. Tam, gdzie duże w Łódzku moje ciotki leżą, nie ma tych grobów, nie ma cmentarzy. Dlaczego? Dlatego, że tam zrobili park oddycha. Poprowadzili jakieś dróżki, poustawiali, to znaczy naturalnie, że to było jeszcze za tak zwanej władzy radzieckiej. Dróżki różne tam, bo ławeczki, nie ma cmentarzy. Czy z tymi naszymi cmentarzami wojennymi, no na razie liczą się, oni starają się dorównać do cywilizacji. Wątpię, czy to im się uda w najbliższym czasie. Obawiam się, że nie, bo znając państwo rosyjskie, które bez dzierżymordy, bez trzymania wszystkich za gardło, oni sobie nie wyobrażają państwa. Jak kiedyś zapytałem tam pracując, że takie ogromne kolejki, co to jest? Mają? No Malczyk, a jak to można bez kolejek? I tak u nich wszystko. To, co jest ustalone jeszcze z czasów stalinowskich, tak ma być. Pomijając już sprawę tych grobów nieszczęsnych, w których leżą, należą, już wątpię, czy rzeczywiście uda się zabrać tych naszych nieszczęśników, ale jeszcze no, żałosne jest w tych pierwszych latach, zwłaszcza w latach 90. stosunek władz polskich do tych całych spraw ekshumacji, do cmentarzy. Niektórzy no, oddawali swoją, że tak powiem,
duszę i pracę i wszystko, żeby ekshumację dokonać. A niektórzy, no, tak jak na przykład towarzysze z PZPR, spotkałem się z takim zdaniem, a co tam to są biali oficerowie? Zabrał się Boże. No to jest Polak, obywatelstwo polskie, ale ile w nim Polaka? No, nie wiem, czy tam jakieś parę procent. Proszę się jeszcze przedstawić. Słucham? Proszę się jeszcze przedstawić. Przepraszam najmocniej. Tomaszewski Artur, ja nie przywitałem Państwa, ale w imieniu swoim, w imieniu syna Krzysztofa, w imieniu synowej Moniki, która gdzieś wyszła, i w imieniu wnuka Szymona, również Tomaszewskiego. Witam Państwa wszystkich. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję krótko, bo bardzo. Możemy długo mówić. Panie senatorem wystawy. Dziękuję bardzo. To jest też przywitanie sobie. Może jeszcze raz chcę się pokazać. Witamy serdecznie. Cieszymy się, że Pani jest z nami. I jeszcze tylko chciałam przywitać Pana Andrzeja Zawęckiego. Aleksandra Zawęckiego. Proszę bardzo. Chciałam powiedzieć, że Pani Aleksandra Wężykowska jest teraz bardzo bliska, bo żeśmy się bardzo zaprzyjaźnili właśnie w skardze katyńskiej w Strasburgu, na tyle, że Pani Aleksandra zawsze chce uczestniczyć w naszych tutaj poczynaniach. Wie, że czegoś dowie się jeszcze nowego i pewnie dzisiaj również z tego skorzystała. Pani Aleksandra wówczas była pełnomocnikiem do spraw skarg i postępowań międzynarodowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Myśmy tam skarżyli, bo prawa człowieka są dla nas, tak jak Wita mówiła, wszystko P. Prawa, prawo i prawo i jeszcze raz prawo. Nie brnij dalej. Dziękuję. Zapraszamy w takim razie teraz pana Aleksandra Załęskiego, członka komisji ekshumacyjnej. Tak, i oddajemy głos. Nawiążę do pana, który przede mną występował, bo akurat jest taka sytuacja, że ja byłem członkiem ekipy ekshumacyjnej na polskie rządowe ekshumacje do Charkowa i Miednoje, bo tam o Katyńko zahaczaliśmy kilkakrotnie. W każdym razie, jak jechaliśmy do Charkowa, to był 91 rok, to każdy uczestnik ekshumacji miał do dyspozycji od granicy własną Wołgę i własnego generała. Także ja jechałem jakimś tam generałem KGB Wołgą i jak przyjeżdżaliśmy w okolicach Równego, powiedział do mnie Sasza, bo to Aleksander, tam w tych miejscach, tam gdzie mieliście swoje posiadłości, już tam nic nie ma, tam wszystko jest wyrównane z ziemią dokładnie, czyli to, co pan mówił. I tam też zrobili jakiś park, coś takiego, jakiś deptak zrobili w tym miejscu. Także to było takie nawiązanie do pańskich poprzednich. Teraz jeżeli chodzi w ogóle o ekshumację, to tu mamy początek. Ja tu tylko mam takie zdjęcia, gdzie pokażę ostatnie gniezdowo koło Katynia. I akurat te zdjęcia, które tutaj widzimy, tu na pierwszym planie widać księdza prelata Wisława Peszkowskiego, jak podąża do tej stacji, bo on tam tędy jechał, jednym z ostatnich transportów, gdzie uratował. Te zdjęcia wykorzystał do swojego filmu Andrzej Wajda, bo ja miałem dużo więcej tych zdjęć, tylko tutaj wiadomo, że tylko kilka się daje zdjęć. Także Andrzej Wajda skorzystał z tych zdjęć, bo powiedział, że będzie potrzebował, żeby zrobić makiety stacji Gniezdowo. Potem też się tam wybrał, on to robił, potrzebował to do filmu Katyń. Także tu pokazuję takie kilka zdjęć Gniezdowa, tak jak to wygląda. I teraz dalej będziemy mieli już memoriał Las Katyński. To jest Las Katyński, potem przejdziemy już do samych ekshumacji. Bo tu z księdzem prałatem też przeszliśmy po tym lesie. Ksiądz prałat zawsze wszędzie odprawiał jakieś nabożeństwo. Jeszcze mogę nawiązać do tego, że jak w drodze powrotnej wracaliśmy przez Smoleńsk. Tam jest polski były kościół katolicki, tylko tam zrobiono w tym kościele jakieś archiwa narodowe. I uprosiliśmy panią, która pilnowała tych archiwów, żeby wejść
na ostatnie piętro, bo tam wszędzie wewnątrz wszystko było podzielone na piętra i tam w błyskawicznym tempie ksiądz prałat odprawił nabożeństwo. Tak, żeby się jej nie czepiali, potem szybciutko stamtąd wyszliśmy, bo początkowo chciał odprawić nabożeństwo na schodach przed kościołem, ale to nas by chyba szybko zwinięto wtedy z tamtego miejsca. Zapraszam tu na fotografii w tej bluzie w paski, pierwszy kierownik Muzeum Katolickiego. Tak, tak. Dzisiaj Sawicki. Tak, jeszcze Pośnińskiej ulicy. Tak, Dziku Sawicki. To jest jeszcze z tego nabożeństwa w Katyniu. To jest akurat, jeżeli chodzi, to jest cmentarz, to jest krzyż w Katyniu pokazany, zresztą on był tam nadpalony zresztą, bo komuś, o tu widać, że komuś się to nie podobało i chcieli spalić ten krzyż. To jest 91 rok Katyniu, wszystko co mówimy. A tu już będziemy przechodzili do ekshumacji. Tu to są ekshumacje robione przez nie naszą ekipę, tylko profesora Koli. To są ekshumacje robione w Katyniu. Doktora widać... Głoska, przepraszam. Głoska, nie Koli, tak, doktora Głoska. Zresztą widać, jak tutaj, jaka tu jest ziemia, wszystko jest idealne, w idealnym stanie, bo ekshumacje były prowadzone taką metodą archeologiczną. Ja dlatego to pokazuję, że było porównanie do Miednoje. Bo jeszcze Charków był dość podobny, ale Miednoje już było zupełnie inne. Także tu jeszcze świętej pamięci Andrzej Przewodnik stoi nad szczątkami zwłok generała Mieczysława Smorawińskiego. To są te szczątki, bo chyba miał w tym czasie 47 lat, jak został rozstrzelany. Także to jest jeszcze... I tu jest nasza ekipa, to jest 95 rok, to jest nasza ekipa, które wracaliśmy z ekshumacji w Miednoje, to pojechaliśmy tutaj do Katynia wtedy. Także to jest taki ten Katyn pokazany. No i to są szczątki zwłok generała Smorawińskiego. Tu już mamy, jeszcze tam coś chyba będzie, bo tu mamy otwór wylotowy, akurat mamy wgrany nie ten folderek, który potrzebuję, ale wszystko można powiedzieć. To jest otwór wylotowy po pocisku, bo widać krater, wyrwaną kość. To jest jeszcze Katyń. Tu mamy księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego. To zdjęcie było skadrowane potem w pionie i ksiądz prałat wykorzystał na duży plakat, który wysyłał po świecie potem ze swoją osobą. Właśnie to zdjęcie i tamto zdjęcie to jest ksiądz Paradziso Peszkowski tutaj nad szczątkami w Katyniu. Także tak wyglądał Katyń. Tu jakieś zabezpieczone. Tu mamy z kolei Starobielsk, czyli pierwsze ekshumacje, bo my zaczynaliśmy od Starobielska, dworzec kolejowy w Starobielsku. Zespół cerkiewny w Starobielsku. Oczywiście do środka nas nie wpuszczono do tych pomieszczeń, dlatego, bo podobno tam było dużo napisów świadczących o polskości i nie chcieli, żebyśmy to widzieli. Także to jest Starobielsk, wszystko po kolei. No, ja zrobiono tutaj, żeby nikt się tam nie dostawał, to oczywiście niby jednostka wojskowa, widać gwiazdę pięcioramienną, celowo zabezpieczony tam. No i tu już mamy Charków. To już jest Charków, ksiądz Pradzisław Peszkowski. Na początku podzielono na takie części te miejsca ekshumacyjne, założono tam, ułożono jakieś takie druty z jakimiś flagami, że nie ma min, jakieś takie historie. I tu zaczęliśmy kopać. Oczywiście w tym miejscu, gdzie Rosjanie wskazali, tam nic nie było. Dopiero chodząc po terenie charkowskim, patrzyliśmy, gdzie są jakieś zapadliska, nierówności terenowe i tam zaczęto kopać. I tam rzeczywiście już mieliśmy pierwsze efekty. Także tu widać, jak wygląda ziemia w Charkowie. Tam mieliśmy Katyń, tu mamy Charków, ksiądz Radzisław Peszkowski. Tu pagon pułkownika Wojska Polskiego. Tu podporucznik z kolei Wojska Polskiego, tu jakieś zabezpieczone zegarki, różne precjoza. Także ja tak dość szybko pokazuję. No, mieliśmy tam wizytę kilkukrotnie generała Wiaczesława Frołowa, który był zastępcą generalnego od spraw tych zbrodni katyńskich, który tam zastępca generalnego KGB. I on nami się opiekował. Mieliśmy kilku opiekunów, którzy za nami chodzili wszędzie, bo w 91 rok bardziej nas pilnowali niż w 95 roku, już wtedy trochę odpuścili. I tu ksiądz prałat zaczyna jego nawracać na katolicyzm.
baliśmy się, że jak za bardzo zacznie nam wracać, to będziemy musieli wrócić do Polski szybciutko. Ale jak Frow poprosił obrazek, jeden obrazek dla żony, drugi dla teściowej, trzeci jeszcze tam dla kogoś, potem jeszcze ksiądz Prat dawał mu różańce, medaliki, więc tu już wszystko dobrze poszło i potem zanim wszyscy ci, którzy tam byli z nami na miejscu, wszyscy zaczęli tak samo się tym interesować. Ja tak przerzucam dość szybko, bo jest tego dość dużo materiału. Tu mamy, jeszcze mamy ambasadora Cioska, Bronek Młodzieżowski, Jan Partuchu, profesor Młodzieżowski, to jest Charków jeszcze wysłał. Tu mamy naszych opiekunów z KGB, którzy oprócz tych właśnie jeszcze inni też za nami chodzili, jeszcze w 91 roku. No i tu jest uroczystość, pierwsza uroczystość taka żałobna po pierwszym etapie ekshumacji w Charkowie, tu na pierwszym planie Sławoj Leszek Łódź, chudziutki, szczuplutki, jeszcze widać. Natomiast tam są różne inne wyznania i akurat podczas tych, o tu mam jeszcze go, i podczas tych uroczystości rozpętała się potężna burza, a było tam na tym terenie nas około 3000 ludzi. W tym błocie takim niesamowitym, bo taka maźba, która się lepiła do butów, także kompania honorowa była o 10 cm wyższa, bo te buty miały oblepione gliną, co byli wyższe. I akurat w czasie tej burzy jedna jedyna gałęź, która się obłamała i spadła, uderzyła w głowę szefa miejscowego KGB. Także tak to ładnie wyglądało. Nikt więcej, tylko on oberwał wtedy. Tu Sławoj Leszek. A tu już jesteśmy po Stasku. Jezioro Seliger, wyspa Stołbne, pustyń Świętego Niła. I tu widać tam w głębi, widać usypaną przez polskich policjantów groble. Także w 1939 roku, tak jak oni tam docierali, to w 1940 roku już sypali groble, bo potem w kwietniu 1940 roku już ich wywożono stamtąd. No i to jest 1991 rok, zespół cerkiewny, jeszcze w stanie bardzo opłakanym w Ostaszkowie. Zresztą ja, tu będą, zaraz będą takie zdjęcia obdrapanych, to jest tor do Kalinina, czyli do Tweru z Ostaszkowa. Tu mamy akademię, obecną Akademię Medyczną w Twerze, a wtedy to było budynek NKWD. I tu jak przywożono tą linią kolejową z Ostaszkowa do Kalinina polskich policjantów i nie tylko, to tu rozmieszczano w poszczególnych pokojach i potem oni byli sprowadzani do piwnic i tam w piwnicach byli rozstrzeliwani. To jest z tyłu budynku. Teraz obecnie już tu się nigdzie nie przejdzie na tył budynku, bo już tu nigdzie nie wpuszczają, żeby to wszystko zobaczyć. Podobno tutaj na tym podwórzu z tyłu też tam byli zakopywani jeszcze polscy policjanci. I to jest zejście po schodach na dół, gdzie ściany były tak grubości około metra. I tam na dole była taka duża sala, zresztą tam potem dojdziemy, bo tam ksiądz Pradzisław Peszkowski odprawił pierwsze wtedy nabożeństwo i wtedy mu do mszy służył pułkownik Aleksander Tretycki, który przedtem w Miednoje nad rzeką Twercą został ochrzczony przez księdza prałata i tutaj w tych podziemiach przyjął pierwszą komunię, a później był doradcą Putina już w stopniu generała, także mieliśmy swojego człowieka na Kremlu w tym momencie. No i tu akurat ksiądz, tu jest ksiądz prałat i Aleksander Trytecki, który służy do mszy. Też pamiętam też 91 rok, akurat ze świętej pamięci Jędrzejem Tucholskim, który był też członkiem ekipy ekshumacyjnej. Schowaliśmy się w namiocie, bo była taka niezbyt ładna pogoda, podobna trochę do dzisiejszych, bo też trochę padało. I ksiądz prałat zawsze o godzinie 19 odprawiał Miednoje nabożeństwo. A my siedzimy cicho i nas nie ma na nabożeństwie. Słyszymy głos, tubalny, potężny głos, on, Olek Jędrzej do jasnej cholery odprawiał nabożeństwo, was nie ma. No my siedzimy nadal cicho i przyszedł Tretycki, wziął nas za ręce, doprowadził na nabożeństwo, powiedział księdzu Pratowi, już jesteśmy wszyscy teraz, tak może ksiądz Prat odprawić nabożeństwo, spokojnie. To jest akurat to nabożeństwo. Najmłodszy uczestnik Wasia miał 16 lat i na ochotnika wstąpił do wojska i brał udział w ekshumacjach. To są pierwsze kroki ekshumacyjne w Miednoje, pierwsze ruchy koparku i to właśnie Wiaczesław Proch
gdy przyjechał na miejsce ekshumacyjne. Było widać po kolei, to widać jak wyglądało, w jakim stanie. To są wszystko fragmenty ubrań, mundurowania i buty. I w tych fragmentach mundurowania są jeszcze części zwłok ludzkich. Jeszcze nie zupełnie rozłożone, bo tu jeszcze nie zaszła zupełna przemiana tłuszczowo-woskowa. Powiem dlaczego. Teren był położony na glinie. Jak koparka wykopywała dół, to doły były głębokości do 4, 5, 6 metrów. Tam na dnie każdego dołu były takie koloru granatowego płyny, bo kolor dlatego taki zabarwiona woda od mundurowania, od mundurów. I w tym miejscu NKWD sobie zrobiło ośrodek wypoczynkowy na terenie polskich grobów. Akurat gdzie był największy dół, tam wybudowali umywalnie i szalety. I to wszystko, te wszystkie historie spływały do tego największego dołu. Jak koparka kopała, to zrobiła taką nieskę, jak gdyby taką miednicę. I to wszystko tam do tego spływało. I dzięki i to jak gdyby zakonserwowało część zwłok, bo niektóre czaszki, jak ja patrzyłem, jak fotografowałem, to jeszcze były widoczne, będzie takie zdjęcie, gdzie były widoczne wąsy. Oczodoły jeszcze były wypełnione częściowo substancją tłuszczowo woskową, także nie nastąpiła zupełnie taka przemiana jak w Charkowie czy w Katyniu. To wszystko, co tu widzimy, to wszystko musiało być przeszukane. Po kolei tu profesor Młodziejowski akurat i koparka, która nam pomaga. Widać, jakiej głębokości są te doły wszystkie. Młodziejowski. To są miejsca ekshumacyjne. W Miednoje to jest Miednoje 91 rok. Tu Rosjanie się ubrali takie specjalne kombinezony. Jeszcze na początku nawet mieli maski, bo zaczęli pracować pierwszego dnia w tych maskach. Znaczy już wtedy jakby były te doły. Zaczęli pracować w maskach, ale potem jak zobaczyli, że nasi pracują bez żadnych masek, bez żadnych kombinezonów, to oni nadal zostali w kombinezonach, ale już bez masek. Tu widać, jaka jest głębokość dołu, bo tu na pierwszym planie na dole jest właśnie taka breja zabarwiona. Jakby tu do tego przyłożyć wielkością człowieka, to widać, jak tu jest głęboko. No tu żołnierze rosyjscy czyszczą moje, polskie czaszki myją. No tu też na siłę 95 rok. Widać, jak wygląda Miednoje. Tu ekshumacyjny, gdzie też przeszukiwaliśmy, przeglądaliśmy wszystkie szczątki. To są te tereny ekshumacyjne. Tu mamy naszych kolegę w czerwonej czapce, który był akurat słuchaczem szkoły oficerskiej w Szczytnie. W zielonych czapkach to są Rosjanie. No i tu przeszukiwanie wszystkich szczątków. Tak został odbarwiony mundur, bluza, granatowa bluza leżąca w tym dole. Tu jest z kolei widoczny but i kość piszczelowa po rozcięciu buta. Jeszcze o. To jest to dno dołu. Widać, w jakich warunkach trzeba było pracować. Niestety ja to miałem ten komfort psychiczny, bo jak robiłem zdjęcia, to się ustawiałem na brzegu dołu i robiłem albo normalnym obiektywem, albo teleobiektywem, żeby sobie przybliżyć to wszystko. I nie wąchałem tego, co tam jest, bo niestety po tylu latach to czasem było trudno wytrzymać, bo był taki przykry zapach, niesamowity, nie do określenia, nie do opisania zapach. A tu właśnie był kustosz Muzeum Katyńskiego, dziś Osawicki na pierwszym planie. No i tu po kościach można było policzyć, ile się ekshumowało danych szczątków. Tak. Tu widać dno dołu i w tej brei tam wystają jakieś czaszki po kolei. Profesor Mądro też ma niezbyt zachwycającą minę. Widać, że jemu to się nie bardzo odpowiada, bo czuje ten zapach. Tu jest z kolei otwór wlotowy do wewnątrz czaszki, bo to jest wnętrze czaszki. No jakieś przedmioty będą takie różne. Troszeczkę akurat ten folder mam pomieszany, tamten drugi miałem dobry. Tu widać jeszcze na czaszce zachowane włosy. Po tylu latach jeszcze są widoczne włosy, też jest niesamowita sprawa. Tu z kolei tak zrobiliśmy taki stół, na którym ustawiliśmy czaszki.
i otworów lotowy i wylotowy po pociskach włożyliśmy patyczki, żeby pokazać, jak perfekcyjne były oddane, jak perfekcyjnie były oddawane strzały. Akurat na pierwszym planie mamy czaszkę, gdzie ten patyczek jest tak na wprost, trochę odbiega od pozostałych, a to dlatego, bo ta osoba musiała być bardzo wysoka i wtedy i pod innym kątem był oddawany strzał. I to zaistniało się ten stół ekshumacyjny i te kości. Tu akurat jest czaszka owinięta w płaszcz sukienny koloru granatowego, także wygląda to wstrząsająco, niesamowicie. Tu na tym zdjęciu są jeszcze widoczne fragmenty wąsów zachowane i oczodoły są wypełnione jeszcze tą substancją tłuszczowo-woskową. To dno dołu, prace ekshumacyjne. Na tym zdjęciu mamy akurat z kolei wizytę bratanka, bo Piłsudski miał swojego brata. I to jest syn brata Piłsudskiego, czyli bratanek Piłsudskiego. Przyjechał w 1991 roku, przyjechał tutaj na ten teren ekshumacyjny, z tym, że on nie mieszkał w Polsce, tylko mieszkał w Rosji, bo tam się ożenił chyba z Rosjanką, czy jeszcze jakąś taką bardziej skośną oko osobą. No i tu mam takie zdjęcie, to ksiądz prawny wykorzystał bardzo często, żywi i martwi. Na pierwszym planie mamy czaszki ułożone, a z tyłu ekipa ekshumacyjna. No i też pamiątkowe krzyżyki były robione przez, przez żołnierzy rosyjskich i potem ksiądz brat wręczał członkom ekipy ekshumacyjnej. Tu z kolei są jakieś różańce, jakieś obrazki. Tu widać właśnie to, co generał Frobo potem sobie wziął na pamiątkę. Także to był pierwszy kontakt z zupełnie inną wiarą, bo wtedy w 1991 roku to oni tam nawet nie czcili prawosławia jeszcze wtedy. Także zupełnie to był pierwszy kontakt. Tu ta czaszka w takiej brei leżąca. To jest niesamowite, bo to z tej brei była wyciągnięta ta czaszka. Tu jeszcze jedno płaszcz sukienne gminie ta czaszka. Tu jedną czaszkę tak wymytą postawiłem na tym stole, żeby było widać otwór wylotowy po pocisku. Akurat podczas tych pierwszych ekshumacji w 1991 roku trzymałem w swoich rękach dokładnie 440 czaszki, bo ja fotografowałem te otwory wlotowe i wylotowe po pociskach. Także jakoś każdy z nas bardzo indywidualnie przeżył ten nasz pobyt w 1991 roku. Dość, tu widać pocisk tkwiącym, dość wstrząsająco przeżyliśmy, bo na przykład Jędrzej Tucholski już się rozchorował nam na miejscu w 1991 roku i tam trafił w twierdzę do szpitala. Inni potem dopiero później. To jest taki stół ekshumacyjny, gdzie Paweł Zając obecnie jest w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach pracuje. I tu też przeszukiwanie tych szczątek po kolei. To jest fragment mundurowania. Można było dość dużo mówić, tylko ja tak dość szybko przechodzę, bo wiem, że czas mamy dość ograniczony, a materiału jest dość dużo. Tu jest akurat przekrój dołu. Prawie 3 metry głębokości i widać na dnie dołu czaszkę i wystający but z brzegu krawędzi dołu. I tu już mamy, to był największy dół, gdzie prawie 1000 łoków ekshumowaliśmy. No i różnego typu listy, tu kochany Jasiu, jakieś dokumenty zabezpieczone. Tu jest też kartka poselska, jakieś świadectwo, wizytówki Kędzierski, listy różnego typu. Książeczka do nabożeństwa, tu też, to są różne przedmioty tam zabezpieczone na miejscu. Ja fotografowałem to wszystko na miejscu, także trzeba było to jakoś wymyć, wyczyścić, troszeczkę wysuszyć. A tu jest jedna rzecz taka wstrząsająca. My jak ustawialiśmy już pod koniec ekshumacji, ustawialiśmy drewniane krzyże brzozowe, znaleźliśmy w jednym z dołów ilustrowany kurier codzienny, z sierpnia 1939 roku i tu jest drewniany brzozowy krzyż, ułan i koń i pod spodem jest napis śpi kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie. No to wstrząsnęło wszystkimi, którzy byli w tej ekipie ekshumacyjnej, nie można było powstrzymać łez, bo to tak mocno na nas podziałało. To są różnego typu portfele. No i widać różne przedmioty, dystynkcje, oznaki policyjne,
awers, rewers, daszki, czapek policyjnych, oznaka pamiątkowej Straży Granicznej. To są orły śląskie, pagony orłów śląskich z kolei. Guziki, guziki to były tysiące guzików, tam mieliśmy zabezpieczone tu różne takie przedmioty wydobyte. I oznaka, to jest nieśmiertelnik, Stanisław van der Kogen. Był akurat, on był chyba majorem i dowódcą szpitala wojskowego w Białowieży. I pojechał do Ostaszkowa, żeby tam leczyć tych, którzy tam są na miejscu. Oczywiście już nie wrócił, został też zamordowany. Natomiast ja nawiązałem kontakt z Piotrem van der Kogenem, który jest kierownikiem jurajskiej grupy GoPru i jeszcze szkoli GoProwców zakopiańskich. Także jakieś 2 czy 3 lata temu wysłałem mu zdjęcie na pamiątkę, także był bardzo wstrząśnięty, bo to jego dziadek został tam zamordowany, także bardzo przeżył, jak dostał to zdjęcie tej odznaki, tego nieśmiertelnika. No i tu nawet widać jeszcze widać troszkę barwne zdjęcie, przedwojenne pokolorowane zdjęcie. Tu furażerka. Policyjne furażerki różnego typu. Teraz akurat się nawiązuje do granatowych furażerek. Teraz nowe umundurowanie policja dostała już o Staszków. Tu jest niedokończona data, bo już nie zdążył ten dokończyć daty, bo już zginął. I szachy wykonane z drewna tam na miejscu. Tu manierki i menażki. Wszystkie przebite bagnetem po to, żeby ludność miejscowa tego nie wykorzystała. I miski z bronek. Proszę? I miski z więzienne z bronek. Tak. I dlatego poprzebijane, bo gdyby nie było poprzebijane, to tego by nie było, byśmy tego nie znaleźli. I tu są różne przedmioty, różne precjoza, odznaki policyjne. Awers, rewers, ulica jeszcze, tu jeszcze Bielańska ulica. Także to są takie różne pamiątkowe rzeczy. Także tak szybko przerzucam, bo żeby nie przedłużać, różne odznaczenia, takie drewniane takie fifki do palenia, łyżki drewniane. Nawet był futerał z drewna zrobiony na okulary. Starobielsk, niedokończona data. No i tu są te takie drewniane pudełeczka na jakiś tytoń, na jakieś takie historie. O, to są te drewna zrobione futerą na okulary. Tak dochodzę troszeczkę dalej, bo tu mam niespodziankę, jeżeli tu mam... Tu już jest po wyekshumowaniu danych szczątek. My w 1995 roku wszystko pakowaliśmy w grube worki foliowe, które były potem pieczętowane, natomiast w 1991 roku mieliśmy duże drewniane skrzynie i była jedna zbiorowa mogiła i do tej jednej zbiorowej mogiły były wszystkie szczątki składane. I w 1991 roku, jak była też uroczystość zakończenia pierwszego etapu ekshumacji, stanąłem na tą pryzmę ziemi, z góry robiłem zdjęcia. Ksiądz biskup Sławoj odprawiał nabożeństwo i w pewnym momencie przychodzi do mnie ksiądz, który jemu tam usługiwał w tym czasie tego nabożeństwa, przyniósł aparat księdza biskupa, żebym robił jego aparatem też zdjęcia. To z tym, że mnie się nie bardzo chciało oczywiście, bo wolałem swoim aparatem robić. I po jakichś 10 minutach znowu przychodzi po raz drugi i mówi, że ksiądz biskup zauważył, że pan robi tylko swoim aparatem, a nie jego. Także miał bardzo podzielną uwagę. Odprawiał na nabożeństwo żałobne i zauważył, że ja robię zdjęcia tylko swoim aparatem. Także już potem już uczciwie robiłem jego aparatem też. To jest 95 rok, ten teren ekshumacyjny. I to w 95 roku tak składaliśmy szczątki. Do danego dołu, z którego się wyekshumowało, tam były składane szczątki zwłok. Ksiądz Pradzisław Peszkowski przyjechał tam wtedy poświęcić. I tu rosyjski żołnierz formuje polską mogiłę. No to jest ten teren właśnie z tymi krzyżami brzozowymi. Tu już formowanie mogił. Także potem było wiadomo, gdzie były te groby wyekshumowane od polskich policjantów. Także już prace na miejscu wykonywane. Tu mamy wizytę Marka Papały, który potem zginął tragicznie.
i to jest wejście na teren cmentarza wojennego jeszcze w 1995 roku. To jest uroczystość zmurowania kamienia węgielnego pod budowę cmentarza wojennego. To jest też 1995 rok. I oficjal różnego typu. A tu już jest 2000 rok, otwarcie cmentarza wojennego w Miednoje. I taka duża, wielka tablica, gdzie są wszystkie nazwiska. I Matka Boża Katyńska. No i z kolei pokazane zdjęcia jeszcze z dawnego Muzeum Katyńskiego. Pan dyrektor pamięta to, prawda? Te zdjęcia Muzeum Katyńskiego. A te, tu z kolei Charków i Miednoje, te zdjęcia wszystkie do tych plaż, to te zdjęcia w każdą sobotę, bo soboty były wolne, co drugą sobotę była wolna, co druga sobota, to wtedy przyjeżdżałem do Muzeum Katyńskiego, tam robiłem reprodukcję, a potem u siebie w pracy, ale jak ujazdowski obrabiałem te zdjęcia i wykonałem te wszystkie zdjęcia i tu Katyńskie, i Miednoje, i Charków, to wszystko wykonałem przez ponad pół roku do tych plaż. No i to, a tu są, mamy zdjęcia z kolei z ekshumacji niemieckich jeszcze. Dla ciekawości. To były reprodukcje z takiej książki, której nie wolno było nigdzie pokazywać, bo gdybyśmy mieli oficjalnie pokazywali, to byłyby problemy ze strony Służby Bezpieczeństwa, Urzędu Bezpieczeństwa. No, mówiłem o Smoleńsku. Tu Stefan Śnieżko służy do mszy księdzu prelatowi w Smoleńsku. I to jest nad Gdyrowicz, jeszcze ze Smorawińskim właśnie. Ale... No i mamy tak wszystko. Także tą metodą szybciuteńko obskoczyliśmy. Bardzo dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Te zdjęcia, które oglądaliśmy przed chwileczką, dlatego, ponieważ jestem wnukiem przedwojennego policjanta, komendanta posterunku policji w Kobyli, niedaleko Korca, niedaleko miejscowości Równe w powiecie rówieńskim w województwie wołyńskim. Miejscowości, która była na granicy przedwojennego państwa polskiego, granicy ze wschodem. W związku z tym mój dziadek dostał się do niewoli w noc z 16 na 17 września 1939 roku. I niestety został w tym Twerze, w tej katowni Tweru, siedziby NKWD, którą przed chwileczką oglądaliśmy na zdjęciach. Tam tymi schodami musiał schodzić, być sprowadzany i tam został strzałem w tył głowy zgładzony, zamordowany. A potem, tak jak powiedziała Witomiła Wołk-Jezierska, zwalony do dołów śmierci razem z ponad sześcioma tysiącami swoich kolegów, policjantów, którzy byli osadzeni w Ostaszkowie. Ja tą wystawę zrobiłem dzięki takiej, ponieważ jestem z wykształcenia plastykiem, jestem grafikiem, też fotografią się zajmuję i również zajmuję się opracowywaniem, projektowaniem graficznym, ale opracowywaniem zdjęć, retuszem, korektą. I ponieważ dobiegała końca skarga przedłożona przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu przez rodziny 10 ofiar, które się odważyły zanieść tą skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na Rosję, na Federację Rosyjską. Dobiegała końca to wydarzenie i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tutaj obecna pani Marzykowska, przygotowywała wydawnictwo z tym związane. I zostałem poproszony do opracowania zdjęć do tego wydawnictwa. Zdjęć głównie właśnie portretów tych 10 ofiar
których rodziny poważyły się skarżyć Rosję przed Trybunałem. Praca retuszerska, praca, można powiedzieć, konserwatorska w takim cyfrowym wydaniu konserwacji fotografii pozyskanych do komputera polega na tym, że przy bardzo dużym powiększeniu obrazu pracuje się na bardzo małej powierzchni, milimetr po milimetrze, piksel po pikselu, poprawiając, uzupełniając, retuszując te fotografie. W związku z tym przy takich dużych monitorach, które do tego się używa, przez długie godziny miałem wyświetloną albo źrenicę, albo tęczówkę, albo fragment nosa, fragment twarzy ludzkiej, retuszując żmudnie, milimetr po milimetrze te twarze. I nie pamiętam, czy pierwszą akurat zacząłem od swojego dziadka, Szymona Tomaszewskiego, czy inną postać, bo właśnie później zauważyłem pewną prawidłowość przy tych wszystkich 10 postaciach, których zdjęcia przygotowywałem, że jak już skończyłem tą pracę, przesuwając na ekranie tą powiększone fragmenty twarzy i przywracałem obraz w całości na monitorze, nagle z tego nieczytelnego, bo te fotografie bardzo często właśnie dostawałem połamane, pobrudzone, z plamami, unieczytelniające obraz. Nagle jawił mi się przed oczyma człowiek, tak jakby otworzył oczy, tak jakby martwa osoba na mnie spojrzała. To zjawisko zaczęło się powtarzać za każdym razem, jak kolejną fotografię, kolejny portret doprowadzałem maksymalnie, jak byłem w stanie, do takiego porządku anatomicznego budowy ciała tej sportretowanej osoby. I te osoby odzyskiwały wzrok na tych fotografiach. I ten wzrok był tak przykuwający moją uwagę, jakbym stał naprzeciwko żyjącej osoby, która do mnie coś mówi. Te oczy, te źrenice, te tęczówki doprowadzone do porządku, nagle zaczynały mówić opowieść swojego życia poprzez wygląd, poprzez właśnie tą szlachetną, piękną twarz. Wszystkie te portrety pokazują szlachetność tych postaci. W oczach tych ludzi można dostrzec i porozmawiać z nimi i dostrzec to, co chciałoby się dostrzegać na co dzień w dzisiejszych czasach u każdego człowieka. I myślę, że takim przesłaniem tej wystawy, bo wystawa jest efektem tej pracy, do tej publikacji, wydrukowane, powiększone te fotografie, które były publikowane. Myślę, że przesłaniem tej wystawy może być właśnie zapatrzenie się w oczy tych postaci i dowiedzenia się od nich, że warto dzisiaj młode pokolenie, młode społeczeństwo i nas kształtować i formować do tego, abyśmy mieli możliwość pozostawienia po sobie fotografii o tak szlachetnych rysach. Dziękujemy bardzo. Zapraszam do Was na tę wystawę. Za moimi plecami fotografie, które, znaczy skany rysunków, tak? Które ilustrują pobyt zesłańców. Tak? Myślę, że sprawy są takie dość oczywiste. Tu jest, wspominałem o pułkowniku Aleksandrze Glocu, tutaj jest mapa jego podróży. Wszystko widać na mapie, no i podobizna, że tak powiem, taka w postaci zdjęcia. Natomiast tutaj mamy próbki korespondencji, przy czym te próbki korespondencji wyjaśniają również to, skąd Sowieci wiedzieli, kogo wywozić. No bo przecież do kogo więzień pisze, było odnotowywane, prawda? I była baza danych w momencie, kiedy była decyzja, że wywozimy, no to jest od razu wiadomo, że gdzie te rodziny są, tak? Mówiąc tak najkrócej. Tutaj jest poza skrzynią na korespondencję z Czerwonym Krzyżem. Mamy też przypomnienie postaci Stanisława Stwianiewicza, ja myślę, że postaci znanej, jednego z nielicznych ocalałych. Jego przypadek ocalenia jest szczególny, mianowicie Moskwa uznała, że był szpiegiem i doszła do wniosku, że trzeba go przesłuchać i osądzić osobno. Jak zanim to się stało, to przyszedł jesień 40 roku, nie dostał wyroku śmierci, dostał wyrok łagru. I paradoksalnie te niebezpieczne w warunkach Sowietów oskarżenie, no bo to przecież było śmiertelnie niebezpieczne, paradoksalnie ocaliło mu życie, ponieważ on w tym łagrze doczekał
amnestii, o której będzie mowa w następnej sali, tak? Także Stwianiewicz tu jest o tyle ważny, że był to jedyny oficer polski, który dojechał, że tak powiem, do Lasu Katyńskiego w kwietniu, wiosną 1940 roku i wrócił żywy. W ten sposób mówimy o nim jako o świadku Katynia. Ja myślę, że część z Państwa czytała jego wspomnienia. Zwracam Państwa uwagę, że w tych wspomnieniach czarno na białym podkreśla, że on się niczego nie domyślał. To też pokazuje jedną rzecz, mianowicie skuteczność dezinformacji sowieckiej. Przed rozpoczęciem transportów na egzekucję rozpuszczano te plotki, że to są transporty na przykład do krajów neutralnych, prawda? Czy do Polski nawet. Czy nawet do domów, tak. W związku z czym to pokazuje, że to było skuteczne, no bo Stwianiewicz, inteligentny, niewątpliwie człowiek, nic się nie domyślił, co sam przyznaje. Bez oporu, prawda? Dobrze, przypadków podobnych do Stwianiewicza, przypominam, czy podobnych w znaczeniu, że z różnych przyczyn zostali wyłączeni z egzekucji, tak? Było około 400. To są ci ludzie, którzy ostatecznie znajdą się w Gazowcu najczęściej, tak? Zapraszam Państwa dalej. Ksiądz Pradzi, Zabryszkowski do Gwiazdy. Zapraszam Państwa serdecznie bardzo. I tutaj mamy salę, która jest jakby taką osią tej sali, są pierwsze polskie poszukiwania. Przy czym one są związane oczywiście ze znaną Państwu zmianą sytuacji politycznej po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej, która jest tutaj zmiankowana, kiedy to dochodzi do normalizacji stosunków polsko-sowieckich, tak? I podpisania układu Sikorski-Majski, który w konsekwencji którego była amnestia dla Polaków oraz konwencja wojskowa przewidująca powstanie armii Andersa, która tutaj jest zaznaczona w tych skrzyniach. Jako że z powstaniem armii Andersa wiąże się oczywiście pierwsze poszukiwanie, kiedy Anders i jego sztab stwierdzają, że nie ma tych ludzi z trzech obozów specjalnych, z Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska. Wszelkie, że tak powiem, poszukiwania nie dają skutku. Tutaj zostaje zlecone Józefowi Czapskiemu, tutaj upamiętnionemu, prowadzenie takiej komórki, która poszukuje tych ludzi, tak? Czapski to opisał, myślę, że w znanej części Państwa wspomnieniach swoich na nieludzkiej ziemi i jak wszyscy wiemy, Czapski też oczywiście tych ludzi nie znalazł, bo ich znaleźć nie mógł, bo oni nie żyli, ale Czapski tworzy pierwszą listę zaginionych, tak? Jest to ta pierwsza lista, można powiedzieć, dalece niepełna lista katyńska. Wszystko to tutaj przypominamy, ma na zwiedzających jako ten element kontekstu sprawy pierwsze polskie poszukiwania, tak? Zapraszam Państwa dalej. Szanowni Państwo, tutaj dwa słowa wyjaśnienia, co oznacza ta woda pod szybą. Otóż jest to koncepcja artysty, który stworzył opracowanie plastyczne naszej wystawy, można powiedzieć. To się tak mówi, narracja plastyczna. Mianowicie artysta chciał powiedzieć, że tak jak ta woda zaciemnia obraz zdjęć, które tam leżą pod nią, to propaganda zniekształca prawdę, czyli że od momentu odkrycia, bo jesteśmy tutaj w tym momencie odkrycia jakby sprawy katyńskiej, tak? Znaczy ujawnienia jej może w ten sposób, że od momentu jej ujawnienia w 1943 roku ona będzie podlegała ze strony Sowietów zabiegom różnym propagandowo zakłamującym i tutaj ta woda symbolizuje jakby to zakłamanie, tak? No ja tu jestem winien wyjaśnienie, bo język sztuki współczesnej jest hermetyczny często i tutaj niestety nie zawsze bywa to rozumiane. Teraz tak, tu jesteśmy w tym momencie, w którym Niemcy ogłaszają, że są w Lesie Katyńskim groby. Ja przypominam, bo myślę, że Państwo na pewno się z tym zetknęli, że tak naprawdę informacje wypływały wcześniej. W 1942 roku wypłynęła informacja do tych polskich robotników przymusowych. Wiecie Państwo, tych, co naprawiali tam tory pod Smoleńskiem, 1942. Rubasiński z kolegami odkopał jeden grób i postawił dwa krzyże, prawda? No ale też nie nazywamy tego odkryciem, przypominam z racji tej, że przecież nie był w stanie zrobić tego, co zrobili Niemcy, tak? Czyli kompletnej ekshumacji z próbami identyfikacji, tak? To jest znanymi Państwu rzeczami, tak? Także ekshumacja niemiecka, jakkolwiek to nie jest tak, że nikt nie wiedział wcześniej. Przypominam, Rubasiński też kontaktował się później z podziemiem po swojej ucieczce z rogów, tak? Natomiast
Tak czy inaczej, to co zrobili Niemcy jest ujawnieniem sprawy na szeroką skalę, ponieważ nie tylko dokonali tych badań, które dokonali, nie tylko ściągnęli komisję techniczną PCK, o której Państwo przecież wiecie, i dali jej swobodę badań, powołali tą komisję międzynarodową lekarską, ale też ogłosili wyniki tego, co znaleźli, przy czym ogłosili je zarówno w tym swoim druku urzędowym, tym Amplicious Material von Massenmordinkatyn, tak? Ale też ogłaszali w prasie kontrolowanej przez siebie. Tutaj macie Państwo, o, za panem, na tej blasze, proszę spojrzeć, jest skan, faksymile takie można powiedzieć, jednej z gadzinówek, tak, jednej z gazet polskojęzycznych, jakie wydawali Niemcy pod okupacją, tak, gdzie przecież są te listy. Tak, to są skany innych fotografów, które dotyczą tego. Tu między innymi macie Państwo tą willę, w której prawdopodobnie odbywała się część egzekucji, to już tak na marginesie. Jak Państwo, wszyscy pewnie oglądaliście Katyń i Wajdy, to pewnie pamiętacie tą scenę z zabójstwa generała granego przez Englerta. To się odbywa w piwnicy właśnie tej willi, prawda? Że część egzekucji odbywała się właśnie tam, no to możemy domniemywać nie tylko z tego powodu, że w wypadku przecież i Charkowa, i Tweru było to też w pomieszczeniach zamkniętych, zapewniających izolację i utrudniających ewentualną próbę ucieczki, ale również z tego powodu, że przecież, jak przypominam, Niemcy znaleźli w ustach niektórych zwłok trociny. Przypominam, że trociny dobrze służą do wycierania podłogi, prawda? Nie tylko z krwi, w ogóle do wycierania podłogi, tak? Ja, przepraszam, jak byłem pod chorążówce, to jeszcze porządkowałem rejony zakwaterowania, bo tak się to w wojsku nazywa, przy pomocy medyny trocin właśnie, prawda? Widzę tutaj, nie jeden byłem pod chorążówce, tak? I to robiłem. Także i to przypominam jeszcze lata 90, tak? To jest normalny sposób. Zresztą znamy to z zeznań, także tych zeznań tych sowieckich później, prawda, że trociny wysypywano. Czyli co to znaczy? Trup padał na podłogę. Po prostu. Wysypano trocinami. Stąd się one wzięły. Część egzekucji być może nad dołami, tak jak to się przyjmuje. Część być może, bo są też takie informacje w NKWD Smoleńsku i tylko ciała dowożono, że tak powiem. Także miejsce fizyczne są tutaj, mogą być różne. Oczywiście wszystkich wspólnym jest tutaj miejsce pochówku, tak? Las Katyński. Na to, że być może ta willa była miejscem, gdzie dokonywano egzekucji, świadczy również pewien szczegół. Ocalała z wojny, ale skrupulatnie po wojnie została rozebrana. Z jakichś nie do końca jasnych powodów. Także też tutaj polecam to Państwa uwadze, tak? Także, krótko mówiąc, odkrycie, które Niemcy ujawnili i ogłosili, niego się już nie dało, że tak się wyrażę, zakopać pod dywan, i od tej pory mówimy już o ogłoszeniu tej sprawy, tak? Zapraszam Państwa. Ale też mówimy o walce o prawdę, jaka się odbywała zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie. Na Zachodzie to na przykład te pomniki, które tu Państwo widzicie, kopiej, tak? Czy też druki, które były też do kraju przemycane. Ale też na przykład mówimy tutaj, przypominamy o wysiłkach krajowych, na przykład wysiłkach podziemia wydawniczego po odbudowie po opozycji w połowie okresu Gierka, jak kończymy od 1960 roku, tak, założenia KOR-u, następnie ROPCIO, później KPN-u, tak, i dla części opozycji no, sprawa Katyńska była symbolem, przecież to Państwo doskonale pamiętacie, i tutaj dlatego też pamiętamy Jerzego Wojta, człowieka, który historyka już wtedy, powiedzmy, rozpoznawalnego, tak, znanego, który to Łojek w 1980 roku wydaje w podziemiu pod pseudonimem Wierzewski. To, co Państwo widzicie, to jest pierwszy egzemplarz pierwszego wydania. To miało 11 podziemnych wydań, tak? Przynajmniej według katalogu karty jest taki